Brat nam powiedział, że najważniejszy jest poziom duchowy tłumacza. Mówi, gdybym jakiegoś profesora z tytułami tutaj wprowadził, żeby nam tłumaczył publikację albo Biblię, który by znał bardzo dobrze język, to on by nam wszystko tu zrujnował. I pierwsza osoba, od której coś usłyszą, to jej wierzą, a drugiej już nie. Drugiej już nie słuchają. I tutaj w zborze zaczęli ludzie jeść tabletki dla koni. Co? Dla koni, tak, ze sklepu zoologicznego. Wymyślili, na co? Że no jakieś tam witaminy, suplementy diety dla koni. Końska dawka była po prostu. Tam witamina D na przykład. I no i to jest bardzo głupie. I ponieważ ja odpowiadałem rzeczowo i spokojnie, oni się gubili mocno w zeznaniach i ich to denerwowało, nie? Więc byli tacy podenerwowani podczas rozmów, a ja z kolei byłem zmartwiony, no bo traciłem wiarę w Boga, która wcześniej była dla mnie sensem życia. Ja bardziej potrzebowałem, żeby ktoś mnie przytulił i pocieszył, a nie żeby mi zarzucał, że to moja wina, to twoja wina, straciłeś wiarę, na pewno grasz w jakieś gry z zabijaniem, albo oglądasz filmy z przemocą, albo bierzesz narkotyki, przywiozłeś z Peru na pewno jakieś pamiątki przeklęte, dostałeś na pewno w prezencie ślubnym jakieś rzeczy od jakiegoś spirytysty, nie? No i ja pomyślałem, bo ci starsi byli tacy, że właśnie mnie atakowali cały czas. W końcu tam wymyślili, zadzwonili do nas. Damian, my już wiemy, skąd się wzięły twoje wątpliwości. Zobaczyliśmy na twoim Facebooku, że ty narysowałeś orka. A wiesz, co znaczy słowo ork? Według Wikipedii ork to po staroangielsku demon. No i stąd właśnie się wzięły twoje wątpliwości. A, jeszcze mu powiedziałem, no jak będą tak te rozmowy prowadzone, to ja nie chcę z wami rozmawiać, nie? On mi powiedział, jak nie będziesz z nami rozmawiać, to załatwimy to inaczej bez ciebie, nie? Bardzo się cieszymy, Damianie, że do nas napisałeś. W ogóle tak napisać tak nieśmiało, może będziecie chcieli posłuchać tych historii, ja czytam tego maila i mówię, wow, dobra, dawaj, to są takie rzeczy, które bardzo interesują. No, napisałeś o tym, że brałeś udział w tłumaczeniu Biblii na język Quechua, jak to się nazywało? Quechua Ayacuchano. Mhm. Dobra. To znaczy, no zaraz będę opowiadał, tak, ale... No. Tak. Więc mówię, dobra, samo tłumaczenie Biblii, ten proces jest bardzo ciekawy, bo no, Biblia u Świadków Jehowy jest bardzo ciekawym wątkiem, więc pewnie coś tam się pojawi. No i byłeś na terenie z potrzebami, jak to się mówi, i to w Peru. Tak, i właśnie tam ten język Quechua. Mhm. No, więc dobra, ja też tak nie chcę spoilerować, zacznijmy, bo po prostu jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo ciekawi, co nam tu opowiesz. Napisałeś, że dosyć świeża to jest sprawa twojego odejścia, bo to jest jesień tamtego roku? Tak, we wrześniu się odłączyłem, ale przez jakiś rok byłem już nieczynny i próbowałem nie dać się wykluczyć. Aha, no dobra, no to też będzie interesujące. Więc zanim może przejdziemy do tych smaczków, to nam tak chronologicznie zacznijmy od początku, skąd się wzięłeś u świadków, potem o tej swojej, no takiej misji, ale tej karierze zborowej nam opowiedz, bo to jest coś, co wiesz, mi jako takiemu młodemu chłopakowi się marzyło. Sara, też chciałaś do szkoły Gilead wyjechać w teren i nie udało nam się, więc znowu powiesz. No i na koniec tak, myślę, że to będzie dość rozbudowany wątek, dlaczego odszedłeś. Dobra? No to zamieniamy się w słuch. No to ja właściwie byłem wychowany w rodzinie Świadków Jehowy. Jako dziecko pamiętam takie malutkie, że bardzo mocno wierzyłem w to. Jak tam gdzieś, nie wiem, zgubiliśmy się w jakimś mieście z rodzicami, to ja się od razu zacząłem modlić na głos, żeby Jehowa nam pomógł się znaleźć i oczywiście trafiliśmy potem do domu, także zostało to wysłuchane. Ale jak poszedłem do pierwszej klasy w wieku 7 lat, zobaczyłem, że tam koledzy przeklinają, tu jakieś tam na telefonie gołe baby sobie pokazują, grają w gry ze strzelaniem, to mi się to tak spodobało, że jak wróciłem do domu,
Od razu sobie zainstalowałem. Siadłem przy łóżku i się pomodliłem na zasadzie, że Jehowo, ja wiem, że ty istniejesz, ale bardzo cię przepraszam, ale ja nie chcę być świadkiem Jehowy, bo mi się bardziej podoba towarzystwo kolegów. I to, co oglądają. I tak właściwie to wyglądało przez następnych kilka lat, przez prawie całą podstawówkę. Ale poczekaj, to muszę dopytać. Mhm. No bo miałeś 7 lat, no ale rodzice pewnie cię ciągali na zebranie. Chodziłeś? Czy im powiedziałeś? Oczywiście. Czy im powiedziałeś nie o swoich? Nie powiedziałem. Okej, dobra. Tak, ja byłem... Świadkowie by powiedzieli, że to było podwójne życie. Ja uważam, że to było pojedyncze życie, bo ja robiłem wtedy to, co chciałem jako taki światus. Tylko byłem zmuszany, żeby iść na zebranie, więc ja niczego nie udawałem. Kazali mi to byłem, udawałem jak się tylko dało, że jestem chory, żeby nie iść. Czasami się nabrali, czasami nie. Ale ogólnie to byłem raczej taki, że ja wiedziałem, czy myślałem wtedy, że to jest prawda, ale że mi się to po prostu nie podoba, że ja nie kocham Boga, te zasady mi się wcale nie podobają, są dla mnie uciążliwe, ja nie chcę. I tak to wyglądało przez następnych parę lat, tam nawet zacząłem palić papierosy z kolegami gdzieś tam. I przyszedł moment, że ja się bardzo mocno zakochałem w jednej dziewczynie z klasy. Akurat tam ona nie była w ogóle mną zainteresowana, ale to mnie do takich przemyśleń skłoniło, że jak gdybym nawet się z nią ożenił, miałbym dzieci, to byśmy wszyscy zginęli w Armagedonie, więc to wszystko nie ma sensu. A ja wiem, co można by było zrobić, żeby ją uratować, żeby siebie uratować, żeby żyć wiecznie w raju, no nie? I ja się jakoś tak, ogólnie może też powinienem powiedzieć, że ja przez to zakochanie w niej wpadłem w taką dość silną depresję wtedy. Więc... Miałem wtedy jakieś 15 chyba lat, pierwsza gimnazjum, coś takiego. I dość mocną depresję wpadłem, no bo to nie było wzajemnione. No i zacząłem też wtedy mocno taki powiedzmy kryzys egzystencjalny, że po co ja tu w ogóle jestem, skoro umrę, nie? Coś takiego. No i ja się wtedy pomodliłem do Boga po raz kolejny tak szczerze od tamtego czasu. Tam jakieś modlitwy przy jedzeniu no to się nie liczą, bo ja musiałem, jak rodzice patrzyli. Ale wtedy się pomodliłem, że Boże, ja mówię, Jehowo, ja nie czuję żadnej miłości do Ciebie, ale pamiętam werset, że jak ktoś się modli zgodnie z Twoją wolą, to tego wysłuchujesz, no to proszę Cię, żebym ja Ciebie pokochał, nie? No i wiedziałem też, że ktoś musi zgodnie z tym, co się modli, postępować, no to ja zacząłem czytać Biblię. No i faktycznie działało to u mnie tak, że jak czytałem sobie na przykład o tym, jak Jezus traktował ludzi, że tam wskrzesił Łazarza, ludzie płakali, Jezus się popłakał, że przyszedł do niego żebrak, i tam ślepiec i on go dotknął i tam uleczył. No te wszystkie szczegóły, to mnie to bardzo mocno wzruszało i płakałem i jak to czytałem i w ogóle miałem depresję, nie? Więc wszystko mnie wzruszało. No i faktycznie poczułem takie jakąś coś w rodzaju miłości do Boga. Tak to wtedy odczuwałem. No i zacząłem jeździć na jakieś ośrodki pionierskie w wakacje. To nawet chyba było w ten sam rok, że zacząłem się tak modlić i pojechałem na ośrodek pionierski. Jeszcze nawet chyba nawet nie byłem głosicielem jeszcze, jak pojechałem na ten ośrodek, ale jakimś cudem to przeszło. Poznałem dużo pionierów stałych, no i mi się jakoś tak bardzo spodobała ta służba i wszystko. Ja akurat lubiłem głosić i rozmawiać z ludźmi. No i też no, w takim jakimś kontekście bardzo, w klasie gdzieś tam mnie nie lubili ludzie, a tutaj sami fajni, weseli ci pionierzy byli, bo też ośrodki bywają różne, nie? A ja trafiłem na taki, gdzie no, były te osoby, o których tutaj wspominaliśmy wcześniej, tam nie będziemy danych podawać żadnych, więc sympatyczni, fajni ludzie, mili. Zachęciło mnie to, żeby zostać takim przykładnym świadkiem.
No, tacy rozrywkowi, ale jednocześnie można powiedzieć teokratyczni mocno, tak, tak. Nie? Że nie rozrywkowi, żeby się napić piwa, tylko rozrywkowi, żeby poczytać razem Biblię, ale wesoło, nie? Tak. No, taki klimat. No i mocno się zacząłem angażować w to. No i miałem oczywiście przez ten czas nazbieranych sporo kolegów w świecie. No i musiałem jakby no, zerwać z nimi kontakty. Tam między innymi przez internet miałem sporo kolegów, bo tak jak mówiłem, że w klasie średnio tam się lubiłem z ludźmi, a na YouTubie jakiś kanał prowadziłem i ludzie, z którymi tam tworzyłem filmiki, no to byli moimi kolegami dobrymi. No i ja wtedy taką miałem taktykę tego zrywania kontaktów, że pomyślałem, no to ja będę im głosił. No i niektórych to na pewno odepchnie ode mnie, że sami mnie zostawią, a niektórzy jak się zainteresują, będą słuchać, no to fajnie, nie? I tak się złożyło, że jeden z tych kolegów tak mocno się uparł, że mnie wyciągnie z sekty, tak on to nazywał. I ja mu tak dużo głosiłem, że on został świadkiem Jehowy, no nie? To były bardzo mocne dyskusje. Czas tam my w ogóle kupiliśmy oboje u tego samego operatora kartę sobie do telefonu, żeby móc rozmawiać bez limitu ze sobą. My już wcześniej dużo gadaliśmy, bo się po prostu bardzo lubiliśmy, ale jak się włączył temat dyskusje biblijne, to doszło do tego, to był taki wnikliwy student, że zaczęliśmy z Biblią interlinearną sprawdzać wersety, no nie? Tam był temat krzyż, Trójca i imię Boże i chyba tam trwało, nie pamiętam, czy z pół roku, jakoś tak, do momentu, w którym on uznał, że faktycznie Świadkowie Jehowy mają rację, poszedł na zebranie do siebie w zborze i tam jakiś brat przejął z nim studium, zaczął z nim prowadzić do momentu, aż on się ochrzcił. No i Świadkowie mają tak, że oni głoszą, ale im się wydaje, że nigdy tak, znaczy nikt tego nie mówi na głos, ale nikt się nie spodziewa, że ktoś w to w końcu uwierzy, nie? I jak przebiłem się przez tą barierę, że ktoś faktycznie został świadkiem Jehowy, zmienił swoje poglądy po tym, co mu wytłumaczyłem, to zrobiłem się dwa razy bardziej gorliwy niż wcześniej. I do tego stopnia, że nawet ludzie w zborze mnie nie lubili już potem. W domu na mnie mówili apostoł Damian i ogólnie taki byłem, że tam nawet Szreka mi sumienie nie pozwalało oglądać i tak dalej. Ale z kolei tak jak mówię, że też w zborze gdzieś tam nie wszyscy lubili taki poziom duchowości, więc na przykład byłem umówiony tak, że w kalendarzu miałem jedno obok drugiego imię wpisane, a byłem w służbie z tymi ludźmi może 4 razy, bo mi wszyscy odmawiali tej służby na koniec. Ja sobie byłem wtedy pionierem pomocniczym, dlatego że żeby być stałym, w momencie jak ja już byłem po chrzcie, chrzest wziąłem w 2012, to pojawiło się wymaganie, takie jak wcześniej było tylko do Betel, że nie można przez rok oglądać filmów z przemocą, żeby zostać pionierem stałym. No i ci, którzy już wcześniej zostali pionierami stałymi, to oni sobie oglądali najlepsze i myśleli, że to tylko do Betel wymaganie, a ja musiałem czekać rok, żeby zostać pionierem stałym, ale wyrabiałem tyle godzin, ile pionier stały. Nie za każdym razem, ale zdarzało się. A to ciekawe, bo ja później byłem pionierem, nie pamiętam tego wymagania. Nie, no było. Czy no, w ciągu ostatniego roku. Ale może to twoje wyszkolone sumienie po prostu też zadziałało, bo przypuszczam, że definicja filmu z przemocą się różni od sumienia po prostu, nie? O, zdecydowanie. A to jeszcze wam powiem, jakie różne spotkałem ciekawostki w związku z tym. Co było dalej? A, ja w szkole, bo oczywiście koniec gimnazjum, to poszedłem do technikum, no i nowa możliwość, żeby się pokazać jako super świadek Jehowy, więc ja byłem tym takim super odważnym, dumnym świadkiem Jehowy, który już tam podczas pierwszej lekcji się pochwalił, ja jestem świadkiem Jehowy, nie? I niektórzy się tym faktycznie zainteresowali. No i zacząłem głosić.
miałem w szkole grupkę swoich starych czytelników, że przynosiłem im czasopisma, a potem siedziałem w pierwszej ławce, odwracałem się za siebie, a tam wszyscy na przykład czytali faktycznie te Przebudźcie się czy Strażnice. I jeden kolega z klasy też wziął chrzest ostatecznie i on jest dalej Świadkiem Jehowy. Tak. No to faktycznie wyniki miałeś. No tak, ogólnie tak bardzo się starałem i faktycznie to... Ja też podchodziłem w taki sposób bardziej indywidualny troszkę do ludzi, że nie próbowałem tak mocno trzymać się, powiedzmy, tych takich wytycznych, żeby jak robot z nimi rozmawiać, tylko ja faktycznie się kolegowałem i faktycznie lubiłem szczerze tych ludzi, z którymi rozmawiałem, więc tak naprawdę ten kolega, który został świadkiem, no to on najpierw został moim przyjacielem, przychodził do mnie do domu, gotowaliśmy sobie razem, gdzieś tam po szkole chodziliśmy czasami gdzieś, tylko oczywiście ja miałem takie założenie, zresztą tak też starsi mi doradzali, że jak nie chcę, żeby koledzy mieli na mnie zły wpływ, to ja muszę na nich wywierać dobry wpływ, tak, że to nie działa, że jak przepychanka, że jeśli będę bardzo starał się, żeby oni widzieli, jak ja się zachowuję, to mniej oni będą na mnie jakby działać, coś takiego. I faktycznie tak było, że ja byłem dominującym, jak to nazwać? Samiec alfa. Samiec alfa, że to ja ustalałem jakby w jakiś sposób gdzieś tam, co będziemy się zachowywać, no nie wiem jak to powiedzieć. No na przykład, że przyszli do mnie na to jedzenie, to na pewno była posłużona modlitwa i po ugotowaniu obejrzeliśmy broadcasting czy coś takiego. O, z tymi broadcastingami też ja sobie zrobiłem taką małą grupkę oglądania broadcastingów spośród kolegów ze świata, nie? Że tam raz 7 osób do mnie przyszło na ten broadcasting tam ze szkoły. Byłem ogólnie bardzo, bardzo gorliwy i bardzo mocno przekonany, że to jest wszystko prawda i faktycznie zachowywałem się w taki sposób. To zazwyczaj to była jedna albo dwie osoby, ale raz rekord taki mój to było 7 osób na tym broadcastingu. No i co się działo dalej? Szkoła się kończyła i ja zobaczyłem, że jeden z kolegów miał na telefonie, tam nudził się i aplikację do nauki hiszpańskiego, jakąś tam Spiku czy coś takiego. I ja sobie to pobrałem i myślę, kurczę, jaki fajny pomysł, że można jednocześnie się pobawić, taka niby gra, a nie robię czegoś głupiego, co nie marnuje czasu, tylko się czegoś uczę przy okazji, nie? Bo no, u świadków nie można marnować czasu. I ja też ogólnie byłem taki mocno rozwój osobisty, jakiś Dale Carnegie, zarządzanie czasem, takie książki czytałem i tak dalej, więc zobaczyłem, że jest rodzaj rozrywki, który ma sens i też szybko się okazało, że ja do tych języków jakąś taką zdolność miałem, że bardzo szybko zacząłem rozgryzać, jak mówić. Spotkałem jakichś tam Hiszpanów u mnie w mieście przypadkiem i zacząłem z nimi rozmawiać. Okazało się, że rozumiem, co mówią, oni rozumiem, co im odpowiada, więc taka euforia we mnie wstąpiła. No i zacząłem myśleć, skoro mi zaczyna wychodzić ten hiszpański, to muszę to jakoś wykorzystać w służbie dla Jehowy. No i pomyślałem, że fajnie byłoby pojechać do jakiegoś kraju, w którym mówi się językiem hiszpańskim. No i na początku myślałem tam Gwatemala, Ekwador, jakieś takie okolice, ale no w organizacji jest tak wszystko zorganizowane, że można w trzech braci skontaktować się z każdym w dowolnym kraju na świecie, nie? Że ja znam kogoś, kto zna kogoś i ta trzecia osoba to już będzie jakiś w Tajwanie jakiś rolnik na dowolnej wsi, którą chcemy, nie? No i ktoś mi dał tak kontakt do takiego Peruwiańczyka. No i zacząłem sobie z nim rozmawiać, naszego brata. No, podszkoliłem się w tym hiszpańskim podczas rozmów z nim. On też mi załatwił numer do nadzorców obwodu. Do Betel zaniósł mój list, żeby było szybciej niż jakbym go wysyłał. Takie sprawy. Ogólnie mi pomagał bardzo.
Ja sobie czytałem też sporo artykułów na temat tego, jak misjonarze działają, jakie doświadczenia ich spotykają. I no, skończyłem szkołę, więc wyprowadziłem się od rodziców. I tak się złożyło, że mój dziadek, który nie był świadkiem, akurat zmarła jego siostra i jakieś mieszkanie dostał w spadku i pozwolił mi w tym mieszkaniu mieszkać i nie brał ode mnie czynszu. Dziadek taki był zawsze bardzo szczodry, taki hojny, a od rodziny to już w ogóle by nie wziął ani grosza. No więc ja miałem za darmo mieszkanie, rachunki, ostatecznie dziadek się okazał, że też popłacił tam na rok z góry czy coś, więc to, co zarabiałem, to było wszystko dla mnie. No błogosławieństwo Jehowy, no nie? No ewidentne, nie? Ewidentne. Ja sobie wtedy też tak myślałem, że... bo mój dziadek nigdy nie został świadkiem Jehowy. Był takim jakimś tam rodzajem ateisty, ale to był bardzo dobry człowiek. Nawet wtedy już myślałem, że on nie jest świadkiem, ale zachowuje się lepiej niż wielu świadków, że pewnie Jehowa to widzi i albo sprawi, żeby on został też świadkiem, albo jakoś inaczej go osądzi czy coś. Nie? W tym na przykład kiedyś tak na salę pojechałem, tam jakiś był remont sali czy coś i trzeba było cegły zwieść taczko, to brat, który się ze mną umówił, że mi pomoże z tymi cegłami, się nie pojawił i mój dziadek przyjechał, który jest zawodowo, był zawodowo budowlańcem i mi pomógł zwieść te cegły. No nie, więc ja myślałem, o, dziadek mimo, że nie wierzy, pracuje dla Jehowy, no a dziadkowi się po prostu, jak zobaczył, że mam sam cegły zwodzić, to myślał, że ja karę jakąś dostałem, nie? I chciał mi pomóc. Okej, bo ja szybko gubię wątek. Ja rozmawiałem teraz o... No, o tym Peru i że później, że nadzorca wody tam list zaniósł, a też, że się wyprowadziłeś od rodziców. No. Tak, wyprowadziłem się od rodziców i oczywiście świadek Jehowy nie może na pełny etat pracować, bo wtedy jest nieprzykładny i nikt go nie lubi, więc pracowałem na pół etatu i resztę czasu praktycznie spędzałem tam w służbie. I ja... Oczywiście, jak wiele osób zaraz po szkole, nie umiałem się, nie wiem, pracodawcy jakoś wytłumaczyć, że ja powinienem zarabiać trochę więcej czy coś, więc ja zarabiałem 600 zł na te pół etatu na miesiąc i tak kombinowałem, żeby wydawać tylko 100 zł z tego, a 500 sobie co miesiąc wsadzać do koperty i odkładać na ten wyjazd do Peru. I udało mi się to zrobić i w ciągu roku uzbierałem tam jakieś... Tam chyba jakieś 10 tysięcy chyba uzbierałem, bo tam czasami było, że więcej się udało dołożyć, czasami, że mniej, bo tam zapraszali mnie na obiady bracia. Coś tam też jakieś osoby czasami w kopercie podrzuciły, no bo wiedzieli, że wszyscy wiedzieli, chyba najbliższe 3 obwody, że ja będę do Peru jechał. I nauczyłem się tego języka. No i zbliżał się ten moment, żebym jechał do Peru i ja też bardzo pytałem się wszystkich braci, że znają kogoś, kto tam był, bo chciałbym się dowiedzieć więcej. Peru oczywiście dlatego, bo pierwszy brat, którego dostałem kontakt, to Peruwiańczyk. No i dali mi kontakt do jakiegoś brata, który jest Polakiem i przez 3 lata mieszkał w tym Peru. Ja zadzwoniłem do niego tak już mając wszystko nagrane, wiedziałem do jakiego miasta pojadę, co tam będę robił. A, przepraszam, bo kolejność się zgubiłem. Ten Peruwiańczyk pewnego razu zadzwonił do mnie, ten, który mi pomagał ze wszystkim i powiedział, słuchaj Damian, bo ty przyjeżdżasz tam na teren głosić i ja bym chciał z tobą, tylko wziąłem kredyt na 5000 soli i ja nie mogę go spłacić, bo tam nie mam tyle pieniędzy, a chciałbym z tobą głosić, czy ty mógłbyś mi pożyczyć te pieniądze, żebym ja spłacił ten kredyt, no nie? Z taką propozycją do mnie wyszedł. No i ja tak myślę, kurczę, ja przez rok zbieram 10 tysięcy, a ten chce, żebym mu 5 tysięcy złotych dał, nie? Z drugiej strony chce, żeby to pomogło w głoszeniu, nie? No i właśnie wtedy dostałem kontakt do tego brata Polaka, który przez 3 lata już tam mieszkał. I on jak o tym usłyszał, to mówi, Damian, zablokuj go po prostu i w ogóle z nim nie rozmawiaj. W Peru jest dużo oszustów, w tym niektórzy bracia są oszustami.
Mówi, mnie już tak oszukał jeden brat, że mówił, że ma raka, że potrzebuje na leczenie. Ja mu dałem kilka tysięcy soli, a ten został wykluczony i już nie odzyskałem tych pieniędzy. Nie? Więc mówi, że to jest popularna praktyka wśród niektórych nawet braci tam w Peru, bo po prostu to jest trochę rasizm. Jak widzą osobę białą, to im się wydaje, że jest bogata. Nawet jakby nie miał wcale pieniędzy, to biały kolor skóry się kojarzy z pieniędzmi. Więc zablokowałem go faktycznie, nie kontaktowałem się już potem z nim. No i powiedział mi, że to nie jest coś normalnego w kulturze peruwiańskiej, żeby prosić obcą osobę o pieniądze, że tak oni po prostu nie robią, że tak robią tylko oszuści tam. Także uniknąłem, pierwsze co to uniknąłem gościa, który chciał ode mnie kasę. No i pojechałem, poleciałem do tego Peru. Pierwsze zderzenie takie z kulturą, no to wszystko na plus, taką euforię miałem. Przez pierwsze 3 miesiące wszystko mnie zachwycało, każdy kamień fotografowałem, każdą gąsienicę. Bracia też cały czas tańczą, cały czas karaoke, bardzo, bardzo wesoło. I mój cały plan w związku z tym Peru to był, żeby jechać nie po prostu do Peru, tylko wykorzystać maksymalnie wyjazd i jechać tam, gdzie są największe potrzeby, czyli do zboru jakiegoś językowego. No i dowiedziałem się, że w Peru jest język Quechua i z YouTube'a się uczyłem tego języka jeszcze przed wyjazdem. I konkretnie Quechua Ayacuchano, bo akurat tutorial taki był na YouTubie, ale Quechua Ayacuchano. No i dostałem kontakt tam do nadzorcy właśnie od tego Quechua i zapytałem się go, gdzie by mi polecał iść. On mi powiedział, że są 3 miejsca, które by polecał. Cusco, Ayacucho i taka wieś Querobamba. No i oczywiście wieś, największe potrzeby, ale z kolei 6 godzin od najbliższego miasta, w którym jest szpital, więc tak hardkorowo. Ale ja byłem hardkorowym pionierem, Bóg mi przecież pomoże, więc do Querobamby zdecydowałem się pojechać. Tam tylko 2 pionierów specjalnych było. Pojechałem prosto do tej Querobamby. W tydzień się tak rozchorowałem, że musiałem jednak się przeprowadzić do miasta, żeby się jakoś zaklimatyzować. W Peru no, dużo się choruje, zwłaszcza na początku, bo inne przeciwciała i tak dalej. Co, jedną rzecz jeszcze chciałem dopowiedzieć, bo ty pojechałeś jako pionier stały już tam, czy tak po prostu, czy jakoś jakiś usługujący? Nie, jako pionier stały, jako pionier stały. Byłem pionierem stałym już wtedy może z rok albo 2 lata, już nie pamiętam dokładnie, ale na pewno byłem pionierem stałym jeszcze w Polsce, zanim pojechałem tam. Tylko to? Czy jeszcze tak, tak, to. Okej, okay, dobra. Tak, nie byłem żadnym usługującym ani nic takiego, tylko jako pionier stały. Więc w tej, tam na wsi się rozchorowałem mocno, musiałem jechać do miasta. No i w mieście już był po prostu zbór Quechua i z tym zborem sobie działałem. Zbiórki tam są bardzo wcześnie rano, tam 7 godzina, coś takiego. Ogólnie w Peru jest stromo, zwłaszcza tam w okolicy, gdzie ja byłem. Nawet jak się szło do sklepu, tylko najbliższego, to szło się 10 minut i się wracało taki spocony, że no, ciężki wysiłek, żeby w ogóle tam chodzić, nie? No i zbiórki były codziennie. Ogólnie to jest takie coś w Peru, różnica trochę w porównaniu z Polską, że tam się nikt z kalendarzem nie umawia po zebraniu, przynajmniej w tej okolicy, gdzie ja byłem, tylko są zbiórki codziennie o tej samej godzinie i z nich się idzie na 2,5 godziny, więc jest już pionier zrobiony. Codziennie oprócz poniedziałku. A w poniedziałki jakiegoś... co było? Wiecie co, to jest taka... Chyba w całej Ameryce Południowej właściwość, że w poniedziałki się nie głosi. Ciekawe. Chodzi chyba o to, że misjonarze po Gilead, czy tam pionierzy specjalni, w poniedziałek mieli dzień na pranie i zrobienie takich swoich rzeczy. Nawet według wskazówek, tak jest w literaturze napisane, że cały tydzień głoszą, a w poniedziałek sobie robią wolne. I chyba osoby, z którymi studiowali, przejęli ten zwyczaj. I to jest po prostu takie rozpowszechnione tam. No tak, ale... Nadzorcy obwodu nawet tu w Polsce, no to też poniedziałki wolne, nie? No.
Ciekawe. No i tam cały praktycznie kraj był taki. Jakieś pojedyncze osoby pewnie miały studium czy coś, ale ogólnie takie założenie było, że w poniedziałek się nie głosi. Że przynajmniej, że nie ma zbiórek na pewno. O. Co dalej? Jeśli chodzi o Peru, to miałem kilka takich, powiedzmy, niebezpiecznych sytuacji, ale przeżyłem, nikt mnie nie okradł, nie napadł, więc czuję się szczęśliwy i na pewno to było błogosławieństwo Boże. Natomiast zdarza się, że komuś, kto pojedzie, dzieje się coś złego i nie za bardzo o tym opowiada potem, bo uważa, że to nie jest budujące. Nie? Więc o pewnych historiach ja słyszałem, bo mi opowiedzieli bracia, bo wiedzieli, że dla mnie to może być praktyczne wiedzieć, natomiast się tego nie opowiada osobom na przykład, które planują gdzieś tam wyjechać. Nie, tym co planują to już tak, bo chcesz ich ostrzec, żeby im się to nie stało, ale jak opowiadasz doświadczenia, żeby zbudować braci, to nie mówisz na przykład, że no tam jednego mojego kolegę pojechał na Haiti, jechał autobusem z mamą, bo jego mama też tam z nim pojechała i jego tata też, oni to taka rodzina podróżująca. I do autobusu podjechało dwóch gości na motorach z pistoletami, kazali wszystkim wysiąść, pozabierali im tam pieniądze. I jego mamę uderzyli kolbą, zalała się krwią. Jego gdzieś tam ruszyli samochodem, nie samochodem, tylko tym motorem, który miał jakąś tam uciętą rurę czy coś, że tak iskry poleciały, poparzyło mu nogę. I, no i o takim czymś mi mógł opowiedzieć, ale na przykład już nie kazał mi nie opowiadać tego nikomu dalej, ani nie opowiadał sam tego żadnym braciu, nie? Że to nie budujące, więc się o tym nie mówi. Ale ogólnie taki wyjazd jest niebezpieczny, nie? Ja zachorowałem na czerwonkę i mogłem wtedy umrzeć. Gdzieś tam się chyba napiłem nieprzygotowanej wody czy coś takiego, bo może w nocy mi się chciało pić i wstałem. W każdym razie no to jest dość paskudna choroba, tam się wymiotuje, biegunka, boli głowa, ma się gorączkę, ale taką gorączkę, że się leży po prostu na łóżku tak i nie może się rąk rozprostować, nie? I jeszcze coś takiego się robi, że ma się tak jakby poobijane żebra, bo tam pasożyt jakiś robi sobie cysty czy coś takiego chyba pod żebrami i czuje się tak, jakby ktoś pięściami po prostu po żebrach bił. Ale miałem, to jest też w sumie takie na plus dla świadków, że jeden brat tam ze zboru, w którym byłem, był akurat lekarzem. Jak usłyszał, że jestem chory, przyszedł mnie zbadać tam do domu, w którym ja leżałem na łóżku. I tam w ogóle mi powiedział, że to jest amebiasis po hiszpańsku. No to myślałem, że to po polsku znaczy ameba. Sprawdzam na Wikipedii, a to śmiertelna choroba, nie? Ale amebiasis po przetłumaczeniu w Google Translatorze już oznaczało pełzakowica, czyli właśnie czerwonka. I to jednak nieśmiertelne, nie? Ale byłem tak odwodniony, że powiedział, że jakby jeszcze to chwilę potrwało, to bym umarł i nie przeszłoby mi to, bo ja na początku myślałem, że no jestem chory, przejdzie, nie? To nie przechodzi, to trzeba wyleczyć. I ten zabrał mnie do siebie do domu i przywoził te butelki takie do kroplówki i mi podpinał. Mam nawet zdjęcie, nie wiem, może wam wyślę potem, to będziecie mogli zostawić takie do rocznika, jak leżę na łóżku jego córki pomiędzy misiami z podpiętą kroplówką, nie? I całą noc mi zmieniał te buteleczki z kroplówką, żeby mnie nawodnić, żeby truciznę na pasożyta, antybiotyk na bakterie, bo przy czerwonce jeszcze te bakterie jakieś tam występują zawsze, że to współistniejące jest pasożyt i bakteria zawsze razem jakoś. Na gorączkę coś tam, no mnóstwo rzeczy, tam całą noc mi buteleczki zmieniał, nie? W ogóle coś takiego jest, że przy odwodnieniu tak długo trzeba te podawać tą, nie wiem, czy to subfizjologiczna, czy to tam tak naprawdę jest, no to do nawodnienia, aż komuś się zachce siku, nie? Wtedy wiadomo, że jest nawodniony. I mi podał chyba z 1,5 litra tej do żylnie, taki byłem odwodniony. Że tam 3 buteleczki takie po 0,5 litra. No, ale to była najniebezpieczniejsza z moich przygód. Reszta była raczej taka w porządku. Tam raz jakieś muszki mnie pogryzły, noga mi spuchła.
Oczywiście wszyscy Peruwianczycy mi mówili, że powinienem pokroić pomidora na plastry i sobie obłożyć tą nogę. Ja zadzwoniłem do tego brata, który tam ty kilka lat był w Peru, powiedział: pomidora, co zgłupieli, jak to niby ma pomóc? Idź na, do przychodni, nie? Mówi, to nie jest Polska, tam przychodnia kosztuje 2 złote, nie? I poszedłem, zrobili mi zastrzyk, faktycznie kosztowało tam 5 chyba soli. Jeden sol to jest 1 złotych, no nie? To jest praktycznie tyle samo warte. Wtedy było złoty 10 chyba. Czyli tam nie, no, więc... nie miałeś jakiegoś takiego, nie wiem, tak jak na przykład w Europie podróżujemy z jakiś ekus, nie? Tam jakby tylko prywatnie dla ciebie obchodziło leczenie, nie ma jakieś tam ubezpieczenia czy czegoś. Nie wiem, ubezpieczenie jest, ale ono działa tak, że i tak trzeba samemu zapłacić i jak wrócę do Polski, to mi to mogą oddać. Okay. Większość ubezpieczeń tak działa. Ale no, w tej sytuacji, w której miałem czerwonkę, to powiedzmy, żeby było z tego faktycznie trzeba skorzystać, bo ja też właśnie, ja nie miałem żadnych pieniędzy wtedy, bo ja robiłem wizę, oczywiście nie mogłem pracować, bo miałem tylko wizę turystyczną, na której nie wolno pracować i czekałem, aż mi dadzą tą wizę pracowniczą, żebym mógł legalnie zarabiać cokolwiek i w międzyczasie skończyły mi się oszczędności, a to w Peru bardzo się przeciąga, bo każda papierkowa robota tam jest robiona tak, no taką mentalność mają, wszystko robią powoli, nie? Czyli ty musiałeś sobie tak uzbierać wszystko i żyłeś tylko z tego, co uzbierałeś tam potem. Znaczy w tak, Polsce tak. Co sobie oszczędności uzbierałeś. Tak, zdarzyło się kilka razy, że ktoś mi jakieś pieniądze przelał, ale zazwyczaj jak ktoś do mnie tam pisał, czy potrzebuje pomocy finansowej, to mówi: nie, nie, wszystko jest dobrze. Więc tylko jak ktoś tam po prostu bez pytania mi przelał, to wtedy dochodziło. No i tam miałem chyba już jakieś 50 tych soli w momencie, kiedy dostałem tą wizę pracowniczą. Czyli tak na styk gdzieś tam się udało zarobić. Znowu Jehowe błogosławieństwo. Czekałeś aż tutaj ostatek i nie wróciłeś do Polski. Zostało ci te 50 zł czy tam soli i tutaj jest decyzja. Tak, no powiem wam, że ja naprawdę miałem bardzo dużo farta ze wszystkim w tej podróży i to faktycznie, gdyby tylko na podstawie błogosławieństw weryfikować jakąś religię, no to by to można było tak sobie odebrać, nie? Że po prostu przygodę jak z filmu. O, ale też znałem ludzi, którym tak dobrze nie poszło, a mieli te same nastawienie co ja. Jedna znajoma szła i przewróciła się, wstała, otrzepała się i poszła dalej. Okazało się, że w kilkunastu miejscach miała nogę złamaną, chciała wrócić do Polski, śruby jakieś jej tam porobili, takie bajery. Jeden brat, to akurat jego nie poznałem osobiście, tylko słyszałem, miał coś tam go ugryzło, a że miał cukrzycę, to zadziałało to na niego tak, że mu spuchła całkiem noga, chcieli mu ją amputować. Oczywiście się na to nie zgodził. I tam dużo pieniędzy musiał zapłacić, żeby go helikopterem gdzieś indziej, nie wiem, czy w ogóle nie musiał do Argentyny polecieć, żeby go zoperowali. To jest ogólnie niebezpieczne tak podróżować. I o ile ja miałem farta i się cieszę i to sobie jak Cejrowski mogę opowiadać, to nie każdemu tak dobrze poszło, nie? Tak, ale fajne jest to, że... takie, znaczy fajne, to ma plusy i minusy, że u świadków wszyscy są tacy połączeni, że na przykład ja poleciałem tam do tego Peru, potrzebowałem w jednym mieście przenocować i tylko o tym powiedziałem, zaraz ktoś mi dał kluczyki, mówi: możesz tam spać, jeden brat poleciał gdzieś tam na wakacje i zostawił mi klucze od domu, powiedział, że możesz spać u niego, nie ma problemu, nie? W ogóle mi nie widział nawet na oczy wtedy jeszcze. I... no, z drugiej strony, jeśli ja bym był takim oszustem jak ten Peruwianczyk, który chciał ode mnie 5000, no to dużo by na tym stracił, nie? Także jest z jednej strony taka bardzo duża ufność, a z drugiej strony, no, jak jest za dużo ufności, to też ma swoje minusy, nie? Taka ufność jest dobra tylko wtedy, jak nikt nie chce nikogo oszukać. Ja pamiętam zgromadzenia w latach 90., początek 2000. I tak się bardzo mówiło głośno, szczególnie te na stadionach takich wynajmowanych, że u nas jest taka miłość, nie trzeba ani rzeczy zabierać, jak gdzieś na przerwę i wszyscy zostawiali torby. I no i to świadczy o tej wielkiej miłości. A później
dość szybko zrobiło się tak, że kazano tam chować jednak rzeczy, bo przychodzą z zewnątrz oszuści i chcą okradać nas, świadków, no nie? No, podstępcy przecież przychodzą kraść. No właśnie. Jasne, tylko się czają na te tablety. Ale to, co mówisz, że tutaj ktoś kogoś zna, są znajomi, to jest właśnie powód, dla którego wiele osób dołącza i zostaje u świadków, bo to jest naprawdę bardzo zwarta struktura i czasem komuś nie opłaca się jej tracić, na przykład jak się jest samotną staruszką. To faktycznie nawet jak ci świadkowie przyjdą raz w tygodniu i przyniosą zakupy, to dla takiej osoby to już jest dużo, nie? I tutaj sobie znajdować teraz nową grupę, która by pomogła, no to jest trudne. No tak, to faktycznie może być dla niektórych po prostu, jak policzą za i przeciw, to im się może opłacać, nie? Być w tej religii. Tak. Właśnie, bo ja gubię zawsze wątki. Dobra, dał ci klucze do mieszkania, a cię nawet nie znał, no nie? A tak, tak, bardzo, bardzo ufni są bracia. Okej, zrobiłem tą wizę pracowniczą i jak dostałem wizę pracowniczą, to zaraz jakiś brat do mnie przyszedł i mówi: słuchaj, bo słyszałem, że ty już masz wizę, chcielibyśmy cię zachęcić, żebyś złożył wniosek do Obetel, nie? Skoro masz już wizę, to możesz, bo turystyczną nie można być w Betel. Betel, właśnie, bo to jest ważna terminologia tutaj. Betel nie tylko mówi się na biuro oddziału, takie duże, ale też mówi się Betel, powiedzmy tak, potocznie, a w sumie to też faktycznie na biura tłumaczeń, takie mniejsze, dużo lokalne. No i wszyscy, którzy w takim biurze tłumaczeń pracują, mają status Betelczyk. Nawet, no po prostu każdy tam jest Betelczykiem, mówią na to Betel, mimo że oficjalnie Betel się raczej mówi na biuro oddziału, a biuro tłumaczeń to jest biuro tłumaczeń. No i dostałem zaproszenie, żeby być 3 miesiące dojeżdżającym. Więc przeprowadziłem się do jednego Peruwiańczyka takiego w moim wieku. Razem sobie wynajmowaliśmy mieszkanie. Tam bardzo tanie są mieszkania. Tam 50 soli kosztowało miesięcznie. Naprawdę, naprawdę tanio jest. Chociaż powiem wam, że bez siatki takiej znajomych, jaką mają świadkowie, to ja bym chyba nie poleciał do Peru. Bo to jest bardzo duże ułatwienie. Bo ogólnie, no tak jak mówiłem, jest to uprzedzenie, że jak ktoś jest biały, to na pewno ma mnóstwo pieniędzy i nawet nie mają wyrzutu w sumieniu, że go okradli, bo przecież on śpi na pieniądzach, to nawet nie zauważy różnicy, nie? No i to, że jest grupa ludzi, którzy ci znajdą nawet hotel, czy mieszkanie, czy coś tam i mniejsze prawdopodobieństwo, że cię okradną, chociaż ono nie znika, nie? To jest duża pomoc. Tak. No. Wydajmowaliście razem z Peruwiańczykiem mieszkanie. 50 soli płaciliście. Okej, 50 soli miesięcznie. No i ja już miałem wizę pracowniczą. Zanim mnie zaprosili do Betel, planowałem wynająć w jakiejś szkole sobie salę po pracy tej szkoły i w tej szkole uczyć angielskiego. Ale jak już zaprosili mnie do Betel, no to nie miałem czasu na to. Więc wymyśliłem prostszy sposób na zarabianie pieniędzy. Na YouTubie pooglądałem poradniki, jak robić pączki. Parę prototypów zrobiłem, zanim mi się udało, ale w końcu się nauczyłem robić pączki. Takie i polskie, kupiłem takie, czy... takie polskie pączki, tak, z dżemem. Pączki polskie w Peru. No właśnie, to jest bardzo dobry chwyt marketingowy, nie? I jeszcze je sprzedawał gringo, który mówił po quechua, nie? Kupiłem sobie wiaderko plastikowe przezroczyste, kupiłem 100 małych takich reklamówek, takich jak są na bułki w sklepie. Popakowałem te pączki do środka, ale pączki takie naprawdę po byku, z dżemem, z lukrem na wierzchu. Oni tam nie znają chyba w ogóle lukru. Oni się bardzo dziwili, a co to jest to białe, nie? Ale mega im smakowało to. I ja robiłem w nocy te pączki, żeby były rano jeszcze świeże. Tak około 3 gdzieś tam kończyłem robić. Robiłem ich jakieś 50
składniki kosztowały mnie 10 zł, a te 50 sprzedawałem po jednym solo sztuka i schodziły mi godzina, dwie godziny. Czyli miałem jakieś między 20 a 40 na godzinę. Całkiem niezłą stawkę jak na sprzedawcę pączków, nie? No i tylko w weekendy sprzedawałem i akurat starczało, żeby mieć na jedzenie i na ten wynajem domu. Czyli a jak mi smakowały te pączki? Bardzo mi smakowały. Jeszcze ja chodziłem i krzyczałem, że sprzedaję. To jest w ogóle świetna szkoła życia, wyjazd do Peru. Naprawdę dużo się można nauczyć, bo samo to, że ja będę chodził taki wystraszony z tym wiaderkiem, to nikt ode mnie nie kupi. Ja muszę krzyczeć, zagadywać do ludzi. Jeszcze to jest kultura latynoska, że ja muszę ich nagabywać i to w taki śmieszny sposób, że hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? I tam miski, mi cuesta, Polonia Manta, limmi. I musiałem to dobrze rozreklamowywać. Bardzo dużo się można nauczyć takiej otwartości, komunikatywności i troszkę też asertywności, bo oni wszyscy próbowali stargować ceny, no nie? Więc zawsze będę mówił, że kosztuje sola, to oni będą chcieli 2 za solę. Jakbym powiedział 2 za sola, to by powiedzieli, że chcą 3 za sola, nie? I trzeba się nauczyć tak jakby przegadać ich i być twardszy trochę od nich. To się bardzo w życiu przydaje. No, ale w Betel taki dojeżdżający może maksymalnie 4 dni pracować. Dostaje na początku, jak ja przyjeżdżałem, to dostawał śniadanie i obiad. Teraz tylko obiad się dostaje w Betel jako dojeżdżający, bo w ogóle nie ma śniadania. Przynajmniej usunęli śniadania wtedy, jak ja jeszcze byłem. Akurat a jakieś środki za tą pracę? Nie wiem, za dojazdy? Jakaś pensja była? Coś ten? Nie, dojeżdżający nic nie dostaje. Czyli za miskę zupy? Tak, za jedzenie. Pracuje tak, się za tak, ma pewne przywileje osoba dojeżdżająca, których nie ma Betelczyk pracujący wewnątrz, ale te przywileje są jakby w porównaniu z tymi u Betelczyka takiego, co pracuje wewnątrz, tak nikłe, bo to przywilej polega na tym, znaczy przywilej, to nie jest w rozumieniu teokratycznym przywilej, tylko takim praktycznym, że na przykład nie musi przyjść do pracy, nie? Ja, może taki dojeżdżający zadzwonić, dzisiaj nie mogę, no bo on musi sam na siebie zarabiać i oni to rozumieją, że może ci szef powiedzieć, a przecież nie dajemy ci żadnych pieniędzy, więc ty musisz je skąd wziąć, żeby przeżyć. Więc ma takie ułatwienie i zazwyczaj, znaczy w moim wypadku było tak, że ci Betelczycy, którzy mieszkali wewnątrz, byli bardzo chętni, żeby pomagać mi, bo wcześniej większość z nich sami było dojeżdżający, bo to zazwyczaj tak jest, że ktoś jest jakiś czas dojeżdżającym i dopiero potem zostaje Betelczykiem wewnątrz, więc oni wiedzieli, że to jest najtrudniejszy moment dla Betelczyka, jak jest dojeżdżający. Ogólnie bardzo mi się podobało Betel. Fajna atmosfera, fajni ludzie, wesoło. Oni tam dobierają też na zasadzie, żeby ktoś był bezkonfliktowy, bardzo na to zwracają uwagę, no bo nie chcą żadnych kłótni w Betel. Było to wymagające, bo na samym początku, jak jeszcze były śniadania, to o 7:20 trzeba było być w Betel na śniadaniu. Ja mieszkałem godzinę drogi autobusem od Betel i musiałem jeszcze wstać jakąś godzinę wcześniej, żeby wziąć prysznic, żeby sobie na ten prysznic zagrzać wodę, no bo w Peru jest tylko zimna woda, więc jak chciałem mieć ciepłą, to musiałem ją zagrzać po prostu w czajniku i do wiadra dolać do zimnej, żeby mieć ciepło. Na początku po prostu wstawałem o 5:00, żeby to zrobić. Potem jednak sen zwyciężył i myłem się w zimnej wodzie przed jechaniem tym pociągiem. Nie pociągiem, tylko autobusem. No, ale sama praca właśnie, bo może jakie funkcje miałem. Nie? Bo ja już wam tu zaspoilerowałem, że z tłumaczeniem Biblii byłem związany, ale główne moje zadanie w Peru to byłem takim technikiem, informatykiem. Więc mantenimiento to jest chyba konserwacja po polsku. Mieliśmy takie małe, powiedzmy, biuro, w którym byłem ja i drugi brat, który się zajmował tą informatyką. No i do naszych obowiązków głównych należało to, żeby
sprawdzać, czy się zaktualizowały komputery automatycznie. Jeśli nie, to musieliśmy ręcznie zaktualizować. Jeśli bratu jakiemuś się coś zacięło albo coś mu wyskoczyło, to mieliśmy iść to sprawdzić. No i tam też ja miałem zadanie takie, żeby wszystkie komputery regularnie przeczyścić, więc musiałem po kolei... Historię w przeglądarce wyczyścić. Nie, to... Nie to czyszczenie. W Betel każdy ma konto i nie wolno nikomu nigdy podać hasła do swojego konta, nawet osobie od serwisu. Takie jest założenie. Nigdy nie wolno dać swojego hasła. I cokolwiek się stanie na twoim koncie, to jest zawsze twoja wina, no nie? Jeśli by ktoś zobaczył, że właśnie w historii jest pornografia, od razu wiadomo, że to byłeś ty, bo nikomu nigdy pod żadnym pozorem nie wolno dawać hasła swojego. Więc taki sposób weryfikacji, czyja wina, nie? Ale fizycznie czyścić komputer, żeby tam otworzyć klapę, przedmuchać go i tak dalej, nie? To było pierwsze zadanie, ale oczywiście tam pełniłem kilka jakby tych funkcji naraz. Druga to była taka funkcja, że byłem chyba, ja nie jestem pewny tytułu, bo one były po hiszpańsku i to było już ze 2 czy 3 lata temu, ale jakiś tam rodzaj sekretarza domu czy coś takiego. Polegało to na tym, że brat dostawał listy, ten taki główny nadzorca, i one były wszystkie po angielsku, a on nie zna angielskiego, więc musiałem z angielskiego na hiszpański je przełożyć. Więc dostawałem większość tych listów, które dostawał nadzorca domu, chyba tak się nazywa to po polsku, to jest superintendente de la casa, czyli nadzorca domu dosłownie. Więc ja te listy, większość z nich czytałem. Był też drugi taki brat, który mu tłumaczył niektóre listy, więc podejrzewam, że te bardziej poufne mógł on robić, a te mniej poufne ja, dlatego że ja nie byłem ani starszym, ani nawet sługą pomocniczym, jak byłem w Betel. Ogólnie nigdy nie zostałem w końcu sługą pomocniczym. Sługą pomocniczym. Więc tłumaczyłem listy, które dochodziły. I jeszcze jakby w tym tłumaczeniu, może właśnie, jak wygląda tłumaczenie strażnic i przebudźcie się. To jednocześnie fajny temat, jednocześnie jest potrzebne, żeby dalej wytłumaczyć to. Są 3 osoby. Jest jedna osoba, która zna dobrze język źródłowy. Druga osoba, która zna oba języki i ona jest takim typowym tłumaczem. I trzecia osoba, która zna dobrze język docelowy i ona jest korektorem, nie? Pierwsza osoba czyta dobrze tekst, pilnuje, żeby ta druga przetłumaczyła zgodnie z tym, co ma sens oryginał, a trzecia osoba sprawdza, czy jest przetłumaczony poprawnie w tym języku, na który tłumaczą. No i w Betel, w Ayacucho prawie nikt nie znał angielskiego, więc wszystkie publikacje są tłumaczone z hiszpańskiego na quechua, nie z angielskiego bezpośrednio. Natomiast podczas tłumaczenia często się pojawiają pytania, bo na przykład powiedzmy, że słowo wnuczek, czy może tak, słowo babcia, po polsku jest jedno słowo babcia, niezależnie czy to będzie babcia od strony mamy, czy od strony taty. A na przykład po chińsku to już mogą być 2 różne słowa. Więc jak będzie pisać po angielsku w strażnicy grandmother, to zawsze Chińczyk będzie musiał tam w Betel napisać na takim specjalnym programie, który bracia mają. Maps to... czy jakoś tak? Nie, Maps to jest bardziej program graficzny, no, że w Maps wrzucają tekst i on im dopasowuje do kolumn, nie? A to są inne programy, których nas nie pamiętam, ale ich było po prostu bardzo dużo i chodzi bardziej o to, jak działają, że właśnie musisz napisać wtedy i zapytać się, czy to była mama od strony taty, czy od strony mamy, bo nie wiemy, jakiego słowa użyć po chińsku, nie? No i też oprócz tego, że możesz zadawać takie pytania przez ten program, to widzisz też wszystkie pytania odnośnie tego artykułu, które zadali ludzie z innych krajów. Więc na przykład my zazwyczaj patrzyliśmy najpierw, czy inne dialekty quechua o coś pytały. To często się okazywało, że mieliśmy dokładnie te same problemy. No to nie trzeba drugi raz pytać, tylko jak już dali odpowiedź, to jest precedens i tak samo robimy jak reszta.
Tylko z jakiegoś powodu zawsze od języka migowego się pytali, czy mogą rozdzielić dwa akapity na ten, połączone na dwa pojedyncze, mimo że mieli wskazówki, że im wolno, ale za każdym razem pytali o to samo i zawsze dostawać pozwolenie. Bo w migowym języku za długo by trwało ten akapit, nie pamiętaliby, co było na początku, nie? Więc muszą zawsze dzielić na pojedyncze. Okej. Okay. No i to oczywiście trzeba zadać po angielsku, bo to do Stanów leci. Więc bracia prosili mnie albo, żebym zredagował sam pytanie, albo mi dawali po hiszpańsku, ja miałem przetłumaczyć i wysłać. No tak, no i ja miałem zrobione też szkolenie dla tłumacza i w sumie nie bardzo wiedziałem czemu. I tam część osób też nie bardzo wiedziało, po co ja mam to szkolenie na tłumacza, nie? Bo ja byłem gringo, przyszedłem na miejsce innego gringo, który był mojego wzrostu, w moim wieku i wyglądał podobnie do mnie i ludzie nas czasami mylili, bo on chyba coś tam się źle zachowywał czy coś, więc jego wykopsali i mnie w to miejsce wsadzili. Mam wrażenie czasami, że chodziło faktycznie o kolor skóry, bo tam musiała być jedna Japonka, jedna czarnoskóra, jeden gringo i reszta już mogła być Quechua wtedy, nie? Ale nie widziałem żadnych wskazówek odnośnie tego, tylko faktycznie tak to było w tym becerze. Więc no, jak jednego gringa się chcieli pozbyć, to w jego miejsce innego dali. Plotki się muszą zgadzać, nie? Tak, chociaż ja nie byłem gringo, bo gringo to jest Amerykanin, ale na mnie i tak mówili ten gringo. Albo była druga ksywa, którą mi dali. Tam bardzo, bardzo ich śmieszyło to, że w języku polskim dodajemy na koniec nazwisk ski. I oni jak chcieli mówić po polsku, to po prostu mówili po hiszpańsku z końcówką ski. Komoski jest taski, nie? W taki sposób mnie witali, nie? Ale wiesz co? Mi się przypomniało, na jednym ośrodku, w którym miałam 12 lat, to była taka moda, że będziemy mówić po hiszpańsku i wszędzie dodawaliśmy las albo coś tam, nie? Albo L i tak zaczynaliśmy keczupos, kanapkos, nie? I o, gadamy po hiszpańsku, nie? To oni to samo zrobili. No, dokładnie ten sam żart, no. Wiecie, jak się mówi keczup po hiszpańsku? Nie. Kepciu. Bo oni wszystko czytają tak, jak się pisze, a nie potrafią wymówić ketciu, bo hiszpański on ma bardzo ograniczoną wymowę i to jest dla nich niewymawialne, ketciu, więc mówią kepciu. Okej. Okay. I brat, który dawał punkty ludziom na zebraniu, kojarzył te ski, kojarzył, że ja jestem Polonia i mu się pomieszało, że ja jestem Damian Polowski. I tak mi zapisał punkt na tablicy ogłoszeń. I do końca już pobytu w Peru wszyscy na mnie mówili Polowski. Więc albo byłem gringo, albo Polowski. Tak, no to było zabawne. Bardziej te Polowski już wolałem, bo gringo to jest Amerykanin, no ja nie jestem Amerykaninem. Oni tam w Peru się nie przejmują, oni są bardzo bezpośredni. Oni tam, to jest normalne, że ktoś wchodzi do autobusu i mówi, ile kosztuje przejazd w grubasie, a ten mu mówi, 50 centymów staruchu, nie? Normalnie mówią, cuando está el pasaje gordo, a ten mówi, 20 centimos viejo, nie? I normalnie, że tak do siebie, to nie jest nawet ofensywne, to jest po prostu, oni tak mówią. Okej, okay, bo ja zawsze o tych tłumaczeniach. Szaleję z kątkami. O tłumaczeniach, no. Więc zdziwieni trochę byli, że niektórzy tam, że czemu ja mam właściwie ten kurs tłumaczenia. Ja też nie do końca rozumiałem, ale myślałem, że chodzi o to, że ja tłumaczę te na język hiszpański te odpowiedzi z Ameryki albo wysyłam pytania. Ale raz jeden brat przyszedł do mnie i patrz, mówi, o, a ty masz ten program zainstalowany, no bo tam każdy ma uprawnienia do innych programów, nie? Mówi, to chyba pomyłka, jakaś porozmawiałem tam z nadzorcą domu, no nie? Ale potem się okazało, że to nie była pomyłka. Miałem jakiś program, który był związany z tłumaczeniem Biblii, no nie? I w sumie nikt mi nie powiedział, że ja mam jakąś funkcję związaną z tym tłumaczeniem Biblii. Wiedziałem, bo wszyscy w Betel wiedzą, że jest tłumaczona Biblia, wszyscy wiedzą, jaki będzie tekst roczny za rok i wszyscy wszystko wiedzą, tylko wszystko jest poufne, więc się tym jakoś nie dzielą. Okazało się, że byłem zastępcą, nie przypomnę sobie nazwy funkcji tej osoby, ale w języku, znaczy nie w języku, tylko w tłumaczeniu Biblii były takie dwie grupy po cztery osoby i ta dodatkowa osoba
zajmowała się, znała język angielski. O. Oprócz tego, że był ktoś, kto znał keczła, ktoś, kto znał i keczła, i hiszpański, i ktoś, kto znał dobrze hiszpański, była jeszcze czwarta osoba, która znała angielski. I jedna siostra, która się tym zajmowała, to była Kanadyjka, więc native speaker angielskiego, a druga była taka wykształcona dobrze, nauczycielka angielskiego, która w sensie zawodu wykonywała nauczycielem angielskiego była, ale ona miała certyfikaty porobione na przykład tam na proficiency i tak dalej, więc tak bardzo wysoki poziom tego angielskiego. I ta Kanadyjka nie umiała keczła, natomiast ta od proficiency znała keczła biegle. Kilkanaście lat była w zborze i umiała nim mówić szybko i rozumiała wszystko, co się do niej mówi, także no, taki wysoki poziom tego keczła miała. I ogólnie tłumaczyli Biblię z języka hiszpańskiego, no bo nie znali angielskiego tłumacze, więc to było już jakby trzecie tłumaczenie robione. Ja w ogóle to było fajne, bo ja się zapytałem brata, tam mówię mu, że jak jest Biblia tłumaczona z angielskiego na przykład na polski, to jest tam taka wzmianka, że tłumaczone z języka angielskiego z uwzględnieniem języków oryginalnych. Nie? I się zapytałem, czy my będziemy mieli w naszej Biblii tłumaczone z hiszpańskiego z uwzględnieniem języków oryginału, ale nie przeszło to. Po prostu nic nie pisze w tym miejscu, w tej Biblii. Ale bardzo ciekawe, że mówisz o tej pracy tłumacza, bo ostatnio słuchałam, jak na Netflixie się tłumaczy. Mhm. Od osoby, która tam pracuje i mówi, że na przykład, no wiadomo, jak mamy coś po angielsku, no to się tłumaczy z angielskiego na polski, ale na przykład jak jest materiał po hiszpańsku, to najpierw to leci tłumaczone na angielski i jak tam ktoś się machnie w tym tłumaczeniu, to potem rozsyłają to angielskie z hiszpańskiego reszcie krajów i jest tłumaczenie z angielskiego na polski. Jak jest babol, to on będzie we wszystkich językach, z którego było tłumaczone. Tam właśnie była jakaś tam afera ostatnio z tym tłumaczeniem i jakby się czepiali polskiego tłumacza, ale się okazuje, że ten błąd był na linii hiszpańsko-angielskiej, nie? I tak sobie tu pomyślałam, że nie tłumaczycie bezpośrednio z oryginału czasem i jak się gdzieś tam coś machnie, no to już się tego nie wyłapie, w którym miejscu to było. Mhm. Tak, no z myślą o tym była przy Biblii ta czwarta osoba, nie? Żeby ten angielski sprawdzać, ale tam jest... Właśnie, ta myśl jeszcze tutaj, że język hiszpański jest w organizacji szczególnie wrażliwym językiem. Jeden z powodów to jest taki, że najwięcej świadków Jehowy jest hiszpańskojęzycznych. Już przeszła ta liczba angielskojęzycznych, jest więcej po hiszpańsku, którzy mówią, świadków. A druga sprawa, że jest masa krajów, które dostają po hiszpańsku publikacje i każdy z nich mówi trochę innym hiszpańskim. Jest zupełnie inny hiszpański w Hiszpanii niż w całej Latynoameryce i jeszcze pomiędzy tymi latynoskimi krajami też się różnią poszczególne słowa. Niestety w taki sposób, że czasami jakieś słowo jest normalne w jednym kraju, a w drugim jest jakieś słowo może być normalne w jednym kraju, a w drugim może być bardzo wulgarnym przekleństwem, nie? Tam słowo na przykład coger, ono po hiszpańsku w Peru znaczy po prostu wziąć coś, a w Argentynie to znaczy zgwałcić kogoś. Więc to jest bardzo duża różnica. I jest jeszcze więcej takich przykładów, to chyba nie ma jakby tutaj znaczenia teraz, natomiast jest to bardzo trudne, żeby przetłumaczyć. Jeszcze mają świadomość, że z hiszpańskiego na bardzo dużo języków natywnych potem się tłumaczy, bo w Peru tam jest chyba 26 takich języków, na które tłumaczy organizacja, a w Meksyku jest 80 ponad chyba, nie pamiętam dokładnie, ponad 80 jest. Czyli dwa kraje i już jest 100 języków tłumaczonych z tego hiszpańskiego. Więc oni się muszą bardzo mocno starać przy tym hiszpańskim. Po pierwsze, żeby nie przeknąć w którymś z tych innych języków. Po drugie, muszą tak tłumaczyć, żeby właśnie nie zrobić błędu, który będzie powtarzany 100 razy. Jeszcze muszą się wyrobić zawsze w czasie, bo jak nie, to wszystkie inne języki będą miały obsługę. Także to jest szczególnie wrażliwy język w organizacji, nie? I wielu pracuje za miskę zupy. Tak. Tak, tak, to nie jest dla wynagrodzenia zdecydowanie. To jest dla króla. Tak. Co miałem mówić? A, odnośnie tego tłumaczenia. Ja byłem tym zastępcą, więc miałem dostęp do na przykład
takiej wersji Watchtower Library, w której oprócz publikacji tych, co są w normalnym Watchtower Library, można też przeczytać programy kongresów z wielu ostatnich lat. Na przykład takie publikacje bardzo szczegółowe, których nie mają dostępu inni głosiciele, albo do lat wcześniejszych niż te, do których mają dostęp inni. No bo to może być z jakiegoś powodu przydatne przy tłumaczeniu. Ale taką funkcję, tą, którą zasadniczo miałem, bo ona była w zastępstwie, ja ją pełniłem jeden raz. Także faktycznie tego kogoś nie było i musiałem iść i za niego pracować przy tym tłumaczeniu Biblii. I bardzo dobrze to zapamiętałem, bo miałem szczególne pytanie ze szczególnym znaczeniem dla wszystkich sług Bożych. Tam był fragment z chyba Księgi Sędziów, tłumaczyli, że Bóg poraził Filistynów i po polsku to pisze tam guzkami, no nie? Ale to były hemoroidy. I tam była chyba sytuacja, w której oni Arkę Przymierza ukradli i Bóg ich poraził plagą tych hemoroidów. I tam jest taki fragment, że wykonali złote podobizny tych hemoroidów i zawołali mnie bracia i mówią, że w Quechua muszą wiedzieć, jak one wyglądały, żeby móc to dobrze przetłumaczyć. Czy to były złote kulki, czy złote tyłki z hemoroidami w środku? No i przeglądałem w poszukiwaniu tej informacji całą biblioteczkę. Niestety nie znalazłem. I ostatecznie wymyślili chyba jakiś sposób, żeby się o to nie pytać. No, ale to taka szczególna sytuacja. Wiele razy też mnie wołali, żebym coś tam im przy komputerze naprawił. Ja widziałem, jak to tłumaczenie przebiegało. To nie byli żadni profesjonaliści, nikt tam nie znał języka hebrajskiego, ani greckiego, ani słowa. I zasadniczo tłumaczenie, jedna z takich zasad to jest, że musi być według publikacji przetłumaczone. Nie może być w Biblii fragment taki, który by był niezgodny z publikacjami. Czyli to, co wszyscy podejrzewali, to jest prawda. No właśnie. Zaskoczenie. Tak, są wskazówki, że ma być zgodne z publikacjami tłumaczenie. Czyli w drugą stronę, zupełnie w drugą stronę, no nie? Wracamy do tej Biblii. Tak, było tłumaczenie Biblii. Że tłumaczone jest pod publikację. Tak, to zdecydowanie. Nie wiem, jakie są wskazówki w tej angielskiej, przy tłumaczeniu na angielskiej wersji. Jeśli mieliby na podstawie tłumaczenia jakieś zmiany w organizacji wprowadzać, to na tamtym etapie. Ale już nie przy tłumaczeniu tym poszczególnym, to już oni nie mają szukać czegoś nowego. Oni mają tylko się skupić na tym, żeby oddać jak najwierniej te tłumaczenie, które zrobili bracia w Ameryce. Zresztą nie znają hebrajskiego, ani greckiego, ani nawet angielskiego, żeby mogli coś nowego wynaleźć, no nie? Wiesz co, taka mi się rzecz teraz skojarzyła, bo jak ja byłem na kursie pionierskim, to tam omawialiśmy tą przedmowę do Biblii. Tak skrupulatnie tam była taka jakaś lekcja, że to, co jest w przedmowie do Biblii, i zresztą ten temat jest poruszany wśród byłych świadków bardzo często, że nie ma nazwisk, bo tłumacze są bardzo skromni, no nie? I tak mi się skojarzyło, to znaczy no, Damian tłumaczył Biblię skromny, nie podpisał się. No wiesz, tłumaczył Biblię, tylko o tych hemoroidach. Tak, tak, ale zobacz, że to tłumaczenie po prostu, tam się pojawiają różne osoby. Nawet jakiś fragment no, tłumaczyłeś ty, tak? No, z tym hemoroidami, tak? Tą kwestię. No, moje słowa żadne nie były zawarte w tej Biblii. No, pomagałem tak tłumaczom, ale no to tak, to jest proces tłumaczenia, no dobrze. Tak, no chodzi mi po prostu o to, że ciężko być może byłoby zawrzeć każdą osobę, bo nie wiem, czy w ogóle to notowane jest, no nie? Że gdzieś tam ty na jakimś etapie coś robiłeś, a ta osoba na takim.
A tak jak powiedziałeś, jak to łączę sobie z tym, że to nie byli żadni profesjonaliści, no to były wiadomo szczere osoby, które chciały wykonać tę pracę, którą im tam powierzono. No ale jakby to może być powód, dla którego tych imion, nazwisk nie ma, nie zupełnie ta skromność, za którą tam się powołują, że raczej się chce przykryć informację, kto się tymi tłumaczeniami zajmował. A na przykład jeśli chodzi o, kurczę, teraz już nie pamiętam, bo kwestia tłumaczenia na język angielski przekładu Nowego Świata jest taką dość wątpliwą sprawą i osoba, która to tłumaczyła tam miała wiele za uszami. Teraz nie pamiętam nazwiska tej osoby, ale pewnie w komentarzach tutaj od razu pod filmem osoby, które ten temat jest im bliższy, to gdzieś to napiszą. No więc myślę, że warto o tym wiedzieć, jak to wygląda. Więc no, normalnie dajesz nam tutaj petardę na kanale, bo... Ja tak pomyślałam sobie, bo tutaj w tych tłumaczeniach takich komercyjnych, znaczy niebiblijnych, dąży się do tego, żeby tłumacze byli oznaczani, bo tłumacz, wiadomo, on nie napisze książki albo nie napisze scenariusza, ale jednak jego interpretacja też jest ważna. Na przykład jak mamy tłumaczenie Harry'ego Pottera, to ma znaczenie, że pewne on nazwy własne przetłumaczył, a pewne nie. I tak samo teraz dla niektórych była afera, bo wyszło nowe tłumaczenie Ani z Zielonego Wzgórza i przetłumaczyła to autorka na Ania z Zielonych Szczytów. No i się niektórzy strasznie poobrażali. Ja jeszcze nie czytałam tego tłumaczenia, że tam chodziło podobno o to, że to oryginalne Gable to tak naprawdę chodzi właśnie o ten szczyt dachowy i to typowo tylko o to chodzi, a nie, że Ania mieszkała na jakimś zielonym wzgórzu, pagórku. I na okładce jest zaznaczone, że to jest tłumaczenie tej pani, bo jej interpretacja wpływa na to. A tutaj, wiesz, są osoby, których, no nie wiem, czy interpretacja wpływa na to, no ale one jakby nie było, nie są kierowane Duchem Bożym do końca, nie? Nie wiem. Nam podali taki powód, który mi się dość wiarygodny wydaje, że nie chcą, żeby bracia... Tam to jest tak ujęte w taki sposób, że nie chcielibyśmy, żeby bracia zapomnieli, że to tak naprawdę są słowa Boże, coś takiego. Czyli chodzi o to, że ktoś czytając tą Biblię, gdyby wiedział, że to brat jakiś tam z jego zboru, to jakby jakiś werset znalazł, w którym ten brat by miał jakąś opinię inną niż ja, to by myślał, aha, przetłumaczył tak, jak uważał, nie? Więc tak jakby taki powód. I on mi się wydaje dość wiarygodny, że ktoś by potem mógł myśleć, znaczy to jeden z wielu powodów, bo oczywiście to, że nie znają języka, który tłumaczą, to też jest dość ważna sprawa w tłumaczeniu. No, ale też to, żeby bracia nie traktowali potem tego tłumaczenia jako, że to są słowa tego brata, że on tak myśli, że on tak napisał, bo tak uważał, tylko żeby myśleli, że to jest od Boga. Nie? Albo jakby potem go wykluczyli za jakieś grzeszne postępowanie, albo jakby odszedł, to co by to miało znaczyć w tym przypadku dla tego wersetu, którego tłumaczył, nie? Jakie mogłyby być myśli? Właśnie, ja w jednym filmie Quechua dubbingowałem. Ciekawe, czy mnie usunęli stamtąd. Miałem taką postać. Jak znajdę to ten, było na zgromadzeniu o odwadze, o takiej siostrze, która pracowała w kuchni i ktoś tam się ją pytał, co sądzi o lesbijkach. A, chyba. Tak. Znaczy to były zakupy na jakimś rynku, tak. No. Ja grałem tego takiego niemiłego kolegę, co tam z nią pracował w kuchni. No, bo zobaczyli, że jest gringo, mówią, o jaki podobny do Damiana, nie? I mi dali do dubbingowania go. Aha, no. Czyli też dubbingowałeś, ale tylko raz, czy zdarzało się częściej? Prosili mnie dwa razy, ale raz było na zasadzie, bo oni nie mówią ci od razu, czy to będzie użyte, czy nie. Czasami po prostu cię proszą i od razu mówią, że no chcielibyśmy sprawdzić, czy będziesz pasował do tej roli. I jak się okaże, że fajnie wyszło, to wykorzystują, a jak nie, to mówię, no to się zastanowimy. Mhm. No i nie wykorzystują wtedy. Więc dwa razy byłem nagrywającym, a raz było faktycznie na zgromadzeniu mnie słychać. A powiedz proszę, to wiem, że zbaczamy trochę z tematu, ale czy to są jakieś takie wskazówki
w tym języku kaczyła też, jak to robić? Czy to po prostu w Polsce tak jest? Bo jak robimy te, puszczamy te fragmenty, które są dubbingowane, to wielu widzów mówi tak, jakie to jest przesadzone, w sensie ta gra aktorska, ta, nie wiem nawet jak to teraz sformułować, że to jest takie właśnie trochę infantylne. I czy to jest jakby to, że w języku polskim tak jakoś tak grają, czy faktycznie po prostu organizacja ma taką narrację, że to ma być aż tak proste i ma tak trafiać do ludzi? Znaczy jest wskazówka, że czy to będą piosenki broadcastingu, czy właśnie nagranie jakieś, że ktoś ma nie robić tego w taki sposób, żeby kierować uwagę na siebie. Czyli zasadniczo nie powinien za dobrze tego robić. Nie kierował uwagę na siebie. No nie? To nie będziemy mówić tak. No, trochę tłumaczyłem jest. Raz list do właśnie tego nadzorcy domu, w którym było odnośnie piosenek w broadcastingu, że to nie ma wyglądać jak piosenka na Broadwayu, tylko to ma być coś, żeby bracia czuli, że potrafią to tak samo zaśpiewać w domu, coś takiego, no nie? Że to nie ma być taki poziom, żeby oni się czuli, o, ja tak nie umiem śpiewać, tylko raczej na zasadzie, o, ja też tak umiem, nie? No, więc to trochę ma znaczenie, ale jest jeszcze techniczna kwestia. Przynajmniej w tym biurze, w którym ja byłem, bardzo zależy braciom na tym, żeby każde słowo się dało zrozumieć, żebyś je głośno powiedział, prosto do mikrofonu i mają mało czasu. Jest bardzo dużo tych nagrań. Oni siedzą 8 godzin dziennie, bo tyle się w Betel pracuje, a i tak ich gonią terminy. No nie? Zwłaszcza w takim Quechua, gdzie oni dostali z hiszpańskiego, mają ten sam termin wydać publikację, a mają mniej czasu niż hiszpański, bo hiszpański jeszcze w trakcie, jak już nam da publikację, dalej czasami co jakiś czas dosyła poprawkę, że w którymś tam akapicie musieliśmy coś zmienić i od razu aktualizacja u nas wyskakiwała wtedy. Więc taki przychodzi brat, który nie jest aktorem ani nic, bo bierze się oczywiście pod uwagę duchowość, a nie zdolności aktorskie, więc przychodzi taki brat, dostaje kartkę i ma z niej przeczytać do mikrofonu tak, żeby go było dobrze słychać. To jest główne założenie. No i wiadomo, że tam, gdzie jest pytajnik na końcu, to ma zadać pytanie, a tam, gdzie kropka, to się ma zatrzymać, ale to są główne ten... Nie ma takiego jakiegoś szkolenia jakby aktorskiego, bardziej jest szkolenie, żeby technicznie to było poprawne i na to jest kładziony nacisk. Fajnie, że mówisz, bo wiele właśnie osób się zastanawia nad tym, czy są jacyś aktorzy, wiesz, tam sobie gdybają, może jakichś aktorów wynajmują czy coś, nie? Ja mówię, nie, chyba nie, ale no właśnie. Raczej nie sądzę, bo nawet do tłumaczenia, tak nam brat tłumaczył, ogólnie były bardzo fajnie prowadzone te kursy, ten kurs dla tłumacza, to dużo się nauczyłem, nawet tak, bo ja potem pracowałem jako nauczyciel języka, że brat nam powiedział, że najważniejszy jest poziom duchowy tłumacza. Mówi, gdybym jakiegoś profesora z tytułami tutaj wprowadził, żeby nam tłumaczył publikację albo Biblię, który by znał bardzo dobrze język, to on by nam wszystko tu zrujnował. Bo by nie tłumaczył zgodnie z publikacjami, tylko tak, jak powinien. Tak, dokładnie tak było powiedziane. Mówi, ma być przede wszystkim człowiek duchowy, który rozumie ten, który ma studium osobiste, który wie, czego uczą świadkowie Jehowy, nie? Zwłaszcza się to odnosiło do strażnic. W wypadku Biblii możliwe, że jeszcze mieli jakieś dodatkowe rzeczy, ale to raczej był ten sam kurs, który ja miałem, nie? No ale fajne rzeczy i ogólnie też ten kurs trochę mi dał taką umiejętność, że bardziej się umiem wczuć w położenie kogoś, z kim rozmawiam i tak mówić, żeby on rozumiał to, co ja mu chcę przekazać, a nie mówić tak, żebym ja to rozumiał, a niekoniecznie inni dookoła. Przynajmniej mam wrażenie, że mi pomógł, że lepiej to robię niż wcześniej. Nie? Co jeszcze wam mogę takiego fajnego powiedzieć, jak chodzi o tłumaczenie Biblii? Może o samym życiu w Betel coś, bo chyba nie było jeszcze Betelczyka tak w ogóle tutaj, nie? Nie, więc... ale w końcu zostałeś tym takim Betelczykiem oficjalnym, czy tylko dojeżdżającym? A tak, po miesiącu dojeżdżania zaprosili mnie, żebym mieszkał w Betel. I byłem miesiąc dojeżdżającym, 3 miesiące byłem Betelczykiem wewnątrz, potem miesiąc jeszcze byłem Betelczykiem dojeżdżającym. Czyli
Czyli tak, trochę cię jakby wykopali. To znaczy, ci bracia, którzy pracowali w Betel, oni trochę o mnie walczyli tam, żeby faktycznie mnie zaprosić. I jestem pewny, że walczyli, zaraz wam powiem skąd. Aha. Natomiast ci w Limie, i prawdopodobnie chodziło o to, że mi wiza się kończyła już, bo wiza na pół roku, i dlatego prawdopodobnie nie przedłużyli. Natomiast po tym miesiącu jeszcze dojeżdżającym ostatnim, oni mi powiedzieli, Damian, my wysłaliśmy prośbę do Betel, żeby ci przedłużyli do tego biura oddziału w Limie, w stolicy. Czekamy na odpowiedź, jeszcze nam nie przysłali. Na razie po prostu przyjeżdżaj, nie? I ja miesiąc tak pracowałem, jadłem z nimi, wszystko korzystałem z tych dodatkowych zebrań i tak dalej. A potem się okazało, że Betel ostatecznie odpowiedział, żebyś jednak nie ten, nie był. Więc miesiąc nielegalnie tam byłem. No ale w sumie tak naprawdę, bo to mnie też zastanawiało, że pozwolili ci dojeżdżać do, być Betelczykiem dojeżdżającym, tak? Mhm. Bo dopiero wtedy miałeś tę wizę, ale przecież nie płacili ci za to. To co to za praca była, jak ona była bez wynagrodzenia, jak byłeś dojeżdżającym Betelczykiem? To nie chodziło o to, że bez wizy nie mogę pracować, dlatego że na wizy jesteś pracownikiem, tylko o to, żebym nie miał problemu z przebywaniem w kraju bardziej. Znaczy wiesz co, chodziło mi o to, że najpierw miałeś tę wizę turystyczną i, i dopiero jak dostałeś tę wizę pracowniczą, to mogli cię zaprosić, żebyś dojeżdżał do Betel. Tak, ale to chodziło bardziej o czas i o taką jakby legalność przebywania w kraju bardziej niż o pracę samą. Aha. Że oni się bali, że gdyby to była wiza rencisty albo wiza czegokolwiek, też bym mógł u nich pracować, bo to jest wolontariat. Tylko chodzi o czas, że się nie boją, że ktoś mi każe wracać do Polski, nie? Aha. Bardziej z tego punktu widzenia to było. A jak byłeś tym Betelczykiem już tam mieszkającym, to, to się wiązało z tym, że dostawałeś jakieś wynagrodzenie za tę pracę, którą tam wykonywałeś? Dostawałem 350 soli. Na miesiąc. 350 zł na miesiąc plus śniadanie i obiad. A tak. Później śniadanie. A takie na przykład i takie kwestie jak wyżywienie w takim Betel, to ty miałeś zapewnione, że miałeś do dyspozycji, szedłeś i sobie jadłeś, czy ty musiałeś kupować z tych pieniędzy? Nie, nie, nie. Już tłumaczę, jak to było. Może najpierw jak dojeżdżający, potem jak ten. Dojeżdżający przyjeżdża na tekst dzienny i na początku, jak ja dojeżdżałem, było śniadanie w Betel. Że przyjeżdżał na stołówkę, było śniadanie, jadł śniadanie. W połowie śniadania wszyscy odkładali sztućce i czekali, bo telewizory się dwa włączały i na nich się pokazywała twarz brata z Limy. To było takie coś jak broadcasting. Właściwie dokładnie takie jak na broadcastingu są czasami te poranne wielbienie. Tak, no to jest dokładnie to. Tylko w Betel jest jeszcze dodatkowo, że po tym są odpowiedzi na, czy tam komentarze, których osobiście udzielili bracia z tego Betel. No nie, więc są nagrania moich jakby kolegów z innych pokojów, którzy dzielą się jakimiś swoimi przemyśleniami na temat tekstu z tego dnia. Czyli każdy musiał wcześniej dostać jakiś przydział, że tego i tego dnia to będziesz, przygotuj sobie odpowiedź, to musiało być nagrane, no nie? Tak. Z jakimś wyprzedzeniem. Komentarz sam ktoś przygotowuje, oczywiście musi być zgodny z tym, co uczy towarzystwo, ale no to takie coś jak komentarz twój na zebraniu, tylko dłuższa wypowiedź, tam chyba z minutę czy dwie, było jakoś tak długi ten komentarz, jaki trzeba było zrobić. Ja chyba nigdy ostatecznie nie miałem takiego komentarza, ale tam Betelczycy inni to widziałem, że mieli. No i potem idzie się na 4 godziny do pracy, potem jest obiad o godzinie 12, o 8 się zaczyna praca w Betel, potem o 12 jest obiad, jest godzina przerwy i 4 godziny znowu pracy. Ta godzina przerwy to w nią jest obiad wliczony, nie? Że nie, że jem obiad, a potem jeszcze mam godzinę, tylko to jest po prostu godzina na to, żebym zjadł obiad. Jak zjem szybko, to mam jeszcze czas, żeby coś tam. I po tych 4 godzinach jest koniec pracy. A, nie, jeszcze jest kolacja. Jest jeszcze jeden posiłek przed pójściem, tak, przed końcem. No i kolację,
U nas w Betel było specyficznie, bo tam co jakiś czas przyjeżdżał jakiś brat, który robił jakieś szkolenie. Na przykład jak ja byłem w Betel, to zrobił szkolenie z BHP odnośnie tego, żeby tam jedzenia nie zostawiać poza lodówką, bo się zepsuje i pochorujemy się. Takie tam rzeczy tego typu. Tam co jak często trzeba kosze wyrzucać do śmieci. Tam bracia też mają dyżury jakieś swoje, że na przykład w tym miesiącu ty wyrzucać śmieci, czyli musisz tak, cały ten taki kontener ze śmieciami wyprowadzić przed Betel, przyjedzie ciężarówka, zabierze go i wprowadzi go z powrotem. No, takie normalne zajęcie. Po prostu się zmieniają bracia niektórymi obowiązkami. A, no i właśnie, przyjechał ten brat ze szkoleniem i powiedział braciom w Betel, że to jest niezdrowe dla organizmu, żeby tak 4 godziny bez przerwy siedzieć i patrzeć się w komputer, że dobrze by było w ciągu tego czasu na przykład na 15 minut wyjść pospacerować. I to się bardzo z dużym bardzo dobrze to przyjęli, tak? Tak, tak. To było niezwykłe błogosławieństwo Boże, to postanowienie. I stało się to takim świętem, że zawsze o 10 wszyscy szli na 15 minut, grali sobie w siatkę przed Betel. I naprawdę to jest bomba pomysł, bo po tych 2 godzinach siedzenia i czytania, jeszcze tłumaczenie, to jest mega, mega wyczerpujące intelektualnie zadanie, już ci się wszystkie literki zlewały po prostu w jedno. Szedłeś w tą siatkę, chwilę pograłeś, wracałeś i jak nowo narodzony, nie? No, a tam już potem powiedzmy, bo to rano jest do 12, to tak człowiek myśli, a potem już po tym obiedzie to tak jakoś też na luzie szło już bez żadnej przerwy to tłumaczyć. Niektórzy bracia musieli zostawać dłużej w ciągu dnia, bo na przykład wymagała tego praca. Na przykład informatycy, którzy czyścili komputery, bo nie mogli czasami przerywać pracy tłumaczy, żeby czyścić im komputery, w tym ja też. Albo aktualizację zrobić, no to też ja niby powinienem to w ciągu tych godzin mojej pracy zrobić, ale czasami ja przyszedłem komuś aktualizować komputer, a szedłem, no czemu mnie aktualizuje, miałem tłumaczyć, nie? I wtedy mi mówił nadzorca, no to weź to rób tam, jak on już nie będzie tłumaczyć, nie? I trzeba było po pracy przyjść. No i te godziny tak jakby ponad czas, to one nie odejmują się od następnego dnia, nie? Tylko to jest dla Jehowy. No i brat, z którym ja pracowałem w pokoju, był bardzo tak jakby duchowy. On był naprawdę, naprawdę sympatyczny człowiek, naprawdę taki też trochę życiowy, bardzo chętny, żeby pomagać wszystkim i tak dalej. On nie chciał być w Betel. On co 5 lat pisał list, bo taka jest tam wskazówka, że raz na 5 lat pisał list do biura oddziału. Bardzo proszę o przeniesienie mnie na teren, ale oczywiście dostosuje się do tego, co postanowicie, no nie? I był w Betel chyba 18 lat już wtedy, jak ja tam byłem z nim. I on zostawał czasami do 23 w biurze, no nie? Bo miał tyle roboty do robienia i co prawda mógł po prostu tego nie zrobić i następnego dnia robić, ale on jakoś tak chciał, nie? W sensie poświęcał się tak, traktował to, że robi to dla Boga. Czasami też on obserwował, że ktoś na przykład nie do końca się trzyma wskazówek jakiś i też on był takim trochę doświadczonym Betelczykiem, który umiał gdzieś tam iść i porozmawiać i kogoś skorygować, nawet osobę wyższą jakby rangą, no bo to przecież technik informatyk, nie? Ale ogarniał bardzo, co się dzieje. Wcześniej był w Limie w Betel, i to on był od migowego tłumaczem. W zborze tam pierwszej w ogóle grupie tłumaczenia migowego w Peru, on był starszym i tam 25 lat miał doświadczenia w tym tłumaczeniu na język migowy. U nas już się nie zajmował w ogóle językiem migowym, tylko był informatykiem. No ale taki poziom, powiedzmy ten w Limie, był wyższy, jak chodzi o organizację, że trzymali się wszystkich wskazówek, jak świętych, a nam u nas w Betel naszym sobie graliśmy w siatkę o 10, nie? Więc to czasami tak. Ludzie już mieli dużo pracy, to takiej ciężkiej pracy, bo
Świadek Jehowy zawsze pracuje na pół etatu tylko, nie? A tutaj przychodzi i pracuje 8 godzin, jeszcze po godzinę. Ja byłem w ogóle nieprzyzwyczajony, to był pierwszy raz w moim życiu, że 8 godzin trzeba pracować, nie? I nadgodziny jeszcze. I nadgodziny. I ten, bardzo mnie to męczyło, zwłaszcza na początku. Chociaż to takie, no, musiałem się przyzwyczaić po prostu, o. I to nie jest, że konkretnie ta praca była jakaś taka bardzo ciężka, bardzo zła, tylko teraz na przykład też poszedłem gdzieś tam pracować na pełny etat i też się przyzwyczają po prostu do takiego innego rytmu, innych godzin pracy. Ale wiesz co, zaczęliśmy w ogóle ten wątek od tego, od jedzenia, ten, jak to wygląda z jedzeniem. Z jedzeniem, tak. Tak, kasę powiedziałeś, że dostawałeś te 350 soli na miesiąc, a jak to wyglądało, czy to wyżywienie, to ono było zapewniane i tak dalej, no nie, bo gdzieś to uciekło jeszcze. Tak, więc w trakcie, kiedy ja byłem w Bedel, była zmiana i powiem najpierw, jak była pierwsza połowa. Było tak, że było to śniadanie, obiad, kolacja i jeśli ktoś miał potrzebę poza tym coś sobie zrobić, nie wiem, poprosić, chciał braci ze zboru i ugotować dla nich kolację, albo chciał sobie słoik nutelli koniecznie, bo no, coś innego niż to, co było podane na obiad, to mógł napisać do sługi domu, taki brat, który się zajmuje tymi sprawami w domu. Jeden jest nadzorca tłumaczenia, a drugi jest sługą domu. I on się zajmuje tam, jak komuś się zepsuje łóżko, pościel się podrzuca, coś takiego. To do niego można było napisać wiadomość, potrzebuje słoik nutelli pilnie, tam, żeby lepiej służyć Jehowie, i on ten słoik załatwiał, nie? A trzeba to było umotywować, tak? Nie, nie, żartuję. Chociaż czasami tak, czasami sobie żartowali. Na przykład ktoś chciał butelkę whisky, dało się załatwić. Ej, wiecie co? Te nagranie z Antonem Morrisem dla kogoś, kto pracował w Bethel i wie, jak to jest zorganizowane, wygląda dużo gorzej niż dla kogoś, kto nie pracował. Bo ja wiem, że gdybym ja potrzebował whisky, to ja bym napisał o tym wiadomość do brata, bo nie mam czasu iść do sklepu, nie? A tutaj Bethelczyk nie robi sam zakupów. Nie ma czegoś takiego, nie? Żeby musiał sam sobie jedzenie kupować. Jest od tego brat, który jeździ. I ja na przykład jak chciałem Coca-Colę, koniecznie, bo mam silną potrzebę, żeby najlepiej dożylnie sobie Coca-Colę aplikować, zwłaszcza po tych 8 godzinach pracy, to pisałem do brata, proszę mi kupić tyle i tyle Coca-Coli. Tylko to już było po tej zmianie, więc ja mu po prostu z tych 350 zł oddawałem to. Ale przed zmianą po prostu się składało takie zamówienie. Po zmianie usunęli śniadania całkowicie i usunęli zamawianie przez braci. Zamiast tego zrobili na piętrze Bethel pokój, który wyglądał jak mały sklep, w którym były warzywa, owoce, chleb, zupki chińskie, bardzo dużo zupek chińskich, jakaś tam lodówka z mięsem. No i wtedy ktoś po prostu, jak chciał coś sobie zrobić na śniadanie albo ugotować, szedł tam i brał składniki. Czyli nie było już takiego wspólnego śniadania i tekstu dziennego, czy było? Tekst dzienny sam był. Aha. Przychodziło się tylko wysłuchać tekstu. Trzeba było o tej samej godzinie wstać. Dojeżdżający mieli najgorzej, bo przyjeżdżali taki kawał drogi tylko po to, żeby posłuchać, a jeszcze już sam dojazd trwał tyle, że... Mogli sobie w tym czasie posłuchać. Tak, że nie, ja nie miałem czasu przygotować śniadania sobie. Bardzo dużo braci nie umiało gotować, no bo po tylu latach w Bethel człowiek nie umie gotować, ani prasować, ani takich rzeczy robić. Więc brali kolację podwójną sobie do tapera. Taper nawet zapewniało chyba Bethel. Nie, taper ja dostałem w prezencie od kogoś. Taper, dobrze to mówię po polsku? Taper, nie? Chodzi mi o takie... Taki pojemniczek zamykany. Tak, zamykany pojemniczek. I do niego sobie podwójnie kolację kładł i na drugi dzień na śniadanie miał tą kolację, nie? Żeby nie gotować. No albo zupka chińska też, dobry wybór, nie? Ja się cieszyłem, bo był bekon, a w Peru nie je się wieprzowiny w ogóle, nie? Dlatego, że nie robią badań,
A jest taki pasożyt, który się nazywa trikina, którego larwy trafiają do mózgu i jak się wypluwa, zaczyna ci zjadać mózg. Nie? O matko. Więc nikt z Polaków w Peru nie je wieprzowiny wcale, nie ze względów religijnych, tylko ze względów praktycznych. A w Betel z kolei można było jeść, bo oni załatwiali jakąś taką przebadaną i tak dalej. Ogólnie w Betel oni tak się nie patyczkują z tym. Wolą zamówić dobrej jakości jedzenie, niż żeby ktoś potem chorował i trzeba go było leczyć. Nie? Albo praca stanie, nie? Tak, tak. Więc albo jakby komputer jakiś się psuł co chwila czy coś, to też Betel się nie bawi w żadne naprawy, kupują nowy, a tamten wywalają czy coś, nie? No, nie patyczkują się tak z takimi rzeczami. Ma to swoje praktyczne takie zalety. A wiesz, co jeszcze taka mnie rzecz zastanawia? Dużo osób było w takim biurze tłumaczeń, w tym... Około chyba 60 łącznie pracowało, bo to tam na kuchni może z 5 osób, część osób się oczywiście zmieniała, bo tam 4 dni tylko może dojeżdżający. W samym Betel, no i nie pamiętam ile było, ale może z 20 osób było takich, które na stałe tam mieszkały. To mówimy o biurze tłumaczeń, to małe. Mhm. Nie, 20 to za mało powiedziałem. Może więcej mogło być niż 20. Małżeństwa same bez dzieci, więc po 2 osoby, po 3 osoby jak singlami. No tak ze 30 osób, coś takiego mogło być, coś takiego. Tak mi się wydaje, że były 2 piętra po 5 pokoi i tam w niektórych były 3 osoby, w niektórych tylko 2. Chyba tak. Coś takiego było, no. Jakieś 30-20 osób na stałe pracujących. Co może być takiego jeszcze ciekawego? A no te 350 zł, to co się z nimi zrobi, to jest jakby decyzja Betelczyka, czy on po prostu, tam jeden brat na przykład oddawał wszystko to mamie swojej, która na wsi mieszkała. Jeden brat na Coca-Colę wszystko wydawał. To tam takie rzeczy w stylu golarkę dla siebie kupić czy coś, no bo Betel ogólnie wszystkie płyny do mycia się, pasty do zębów, szczoteczki, chyba szczoteczek do zębów to trzeba było sobie samemu kupić, ale ręczniki, takie rzeczy wszystko Betel zapewnia. A, nie mówiłem jeszcze, w ciągu rytmu dnia, jak się wstanie, to trzeba posprzątać pokój według bardzo ścisłych wskazówek. W ogóle w Betel wszystko się robi według takich checkboxów, nie? Masz zrobić to, nie? Więc jak sprzątasz, to masz najpierw przetrzeć kurze, potem zamieść, potem umyć podłogę, nie? I to zamiecenie, umycie podłogi, to zawsze się dzieliliśmy. Ty robisz to, ja robię to, nie? I tak dalej. Tam w 3 pokoju byliśmy. Raz w tygodniu jest generalne sprzątanie. I ogólnie założenie jest takie, że jak przyjeżdża nowy Betelczyk do Betel, to ten, który był wcześniej, go wszystkiego uczy, no nie? Pewne rzeczy ma takie szkolenie na początku, bo ja w Polsce byłem przekonany, że Betelczyk jak pierwszy raz przyjeżdża do Betel, to zawsze pierwsze jego zadanie to jest w sprzątaniu i że będzie mył koniecznie toaletę, żeby nauczył się pokory. Ale w moim wypadku tak nie wyglądało, poszedłem prosto do tłumaczenia, więc to chyba nie zawsze tak działa. Albo po prostu potraktowali to, że bo ja czasami dojeżdżałem jeszcze jako niedojeżdżający, przyjeżdżałem do Betel i pomagałem w ogrodzie tam. Bo bracia robili takie, o to co, jedziemy pomagać w ogrodzie? Dobra, jedziemy. No i ja też przyjeżdżałem. Może to już się liczyło jako odbycie tego pokornego treningu. Więc codziennie trzeba wykonać. A i raz w tygodniu trzeba było zrobić generalne sprzątanie, ale brat, z którym ja byłem w pokoju, akurat się żenił wtedy, jak ja ten... I on taki był z głową w chmurach, że mi nie powiedział nic o tym generalnym sprzątaniu i ja ani raz go nie zrobiłem przez cały mój pobyt. Dopiero na sam koniec jakiś inny brat wskoczył w jego miejsce, bo tamten już wziął ślub i mi powiedział, co, nie robiliście sprzątania co tydzień tego generalnego? Nie, nic nie wiedziałem. On tak, no. A czym się różniło to generalne od takiego, nie wiem, no pościel zmienić czy co? No bo skoro codziennie rano myliście podłogę,
i ściraliście kurze, no to co jeszcze tam wchodziło w grę takiego? Nie, jak chodzi o pościel i ogólnie pranie, to raz w tygodniu obowiązkowo rzeczy swoje trzeba było do takiego worka wsadzić. Czarne, kolorowe, białe, skarpetki, majtki, pościel, wszystko do innych worków i zanieść to do pralni. I tam w pralni już się dalej tym zajmowali. Także to było po prostu raz w tygodniu obowiązkowo i każdy miał swój dzień na karteczce napisany, w który dzień ty masz się tym zająć, żeby nie wszyscy naraz. Także, a ogólnie co się jeszcze robiło podczas generalnego sprzątania, to ja nie wiem, bo ja nie wiedział, że jest to. Ale chyba chodzi o takie coś w stylu, żeby otworzyć szuflady i wewnątrz przetrzeć, czy coś takiego. No jakieś tam takie bardziej szczegółowe, nie? W Betel też, jeśli się czegoś długo nie nosiło, to trzeba to oddać do jakiegoś tam... U nas nie było takiego specjalnego pokoju na to, więc tylko raz na jakiś czas robili coś w rodzaju małego targu, że ludzie przynosili rzeczy, które nie chcą i patrzyli, co inni przynieśli. Jak coś chcieli, to mogli to sobie wziąć. Nie? To raz coś takiego było przez mój pobyt, a w dużym Betel chyba jest na to cały pokój, żeby po prostu nieużywane rzeczy swoje oddać jakby i wymienić na inne używane. Może być ciekawa taka historia, która bardzo mnie zdziwiła, jak byłem w Betel. Ogólnie w Peru mają inne podejście bracia do filmów z przemocą niż w Polsce. No nie? Zupełnie inaczej na to patrzą. No i jest wymaganie na tym, na wniosku do Betel, żeby nie oglądać przez rok filmów z przemocą. Każdy świadek wie o tym, jak chciał kiedyś, marzył o Betel, to była pierwsza rzecz, która go dyskwalifikowała, nie? No i wyobraźcie sobie, że w Betel raz na jakiś czas brali bracia rzutnik i na ścianie Betel taki wielki film sobie w nocy oglądali, kino, no nie? No i tam siedzimy, oglądamy jakiś film akurat o gościach, którzy się uczyli biegania, czy jakiś tam o sporcie i pyta się mnie brat, nadzorca tego całego Betel, pyta się, czy ty lubisz filmy o superbohaterach, nie? Ja myślę, o kurczę, to jest jakiś test, nie? Mówię, no jak jeszcze nie angażowałem się w sprawy duchowe, to lubiłem. Ale teraz oczywiście już takich filmów nie oglądam, nie? A on mówi, a lubisz Spidermana? Mówię, nie lubię. On mówi, a szkoda, bo tydzień temu oglądaliśmy na ścianie Better Spidermana. Aha, bo mózg mi zrobił zeza, nie? No tak. Aha, bo te filmy, które puszczali, to nie były te towarzystwa filmy, tylko jakieś takie po prostu, które... Tak, zwykłe filmy świeckie. Wolno ci jest w Betel oglądać świeckie filmy, słuchać świeckiej muzyki. Nie, no telewizja tam jest przecież często. Bo ja byłem w Betel na remontach i tam spaliśmy. Mhm. Więc część rzeczy, o których ty mówiłeś, to tam to kojarzę. Nawet była instrukcja pod kabiną prysznicą. Jak po kolei, jak masz się myć i jak masz umyć później kabinę, no nie? Tak, przecież. Nie. Chociaż ja lifehacka wynalazłem, że nie trzeba było tą, jak się nazywa, do ściągaczką, a potem dopiero ręcznikiem, tylko można było od razu ręcznikiem, wychodziło na to samo, nie? Aha, no. Ale tak. No ale tam pamiętam, że wiesz, normalnie poszliśmy sobie, mieliśmy taki, wiesz, master key, który otwierał wszystkie drzwi, bo to każdy, tam było, to było takie ciekawe, że tym, jak ktoś miał pokój, to miał klucz do pokoju, przynajmniej tak w Polsce było, swojego i do tych drzwi na korytarzach, do jakichś pomieszczeń. Jak miałeś jakiś taki lepszy klucz, to on otwierał jeszcze więcej pomieszczeń, a to był zwykły klucz, no nie? No i my mieliśmy ten klucz, no i chodziliśmy i sprawdzaliśmy, gdzie nas puszczą ten klucz i no nie, tutaj jakieś pomieszczenie, o tu jakaś salka, no to sobie włączymy, no to skoki leciały, no to skoki sobie oglądaliśmy wtedy ten... No, więc trochę tych, no ale nie powiedziałbym, że byłem Betelczykiem, bo to po prostu jakieś tam prace remontowe robiliśmy przez jakiś czas i tyle, no nie? Ale ciekawe spostrzeżenia. Mniej więcej tak to wygląda, chociaż od osób zaproszonych do Betel
oczekuje się mniej niż od Betelczyka. I ogólnie Betelczycy mają takie swoje stopnie jakby, nie? Betelczyk, który jest dojeżdżający, to jest jakby najniższy stopień. To znaczy, to nie są stopnie na zasadzie, że ktoś jest gorszy, lepszy. Oni jakoś nie za bardzo się tak traktują, ale mają pewne przywileje, których nie mają ci niżej, nie? Więc na przykład taki Betelczyk, który po prostu już mieszka wewnątrz, dostaje jakieś pieniądze. Betelczyk, który jest rok, albo ma pewnie większą kwotę i może też nadal prosić o różne rzeczy przez ten programik. Nie? Więc na przykład wchodziło się do pokoju takiego Betelczyka, który był miesiąc jak ja, no to miał te standardowe meble Betel, a wchodziło się do Betelczyka, który był rok, no to już mógł sobie zamówić ładniejsze meble i je dostawał. Wchodziło się do Betelczyka, który był ponad 5 lat, no to już taka kategoria, że on tam mógł już mieć różne bajery, mógł sobie urządzić praktycznie pod siebie cały pokój, no nie? No bo on już tam rzeczywiście mieszka, a nie tylko sobie przeżywa jakiś tam czas. No, ogólnie braciom wolno jest w wolnym czasie robić sobie co tam chcą, pod warunkiem, że to nie będzie oglądanie pornografii, jakieś granie w gry z przemocą. No, u mnie w pokoju brat grał sobie w StarCrafta i nikt mu nic nie mówił. Też się jakoś z tym bardzo nie obnosił i nie krył się nawet. Nie krył się, ale też się nie obnosił. Że przy mnie grał normalnie, nic nie wyłączał, nie minimalizował, nie robił, nie, tylko normalnie. A też nie chodził i nie mówił wszystkim, o, gram w StarCrafta, gram w StarCrafta, nie? No, ale tak jakby też ogólnie Peruwianczycy, ogląda przy tobie film, w którym się strzelają i ty mówisz, bracie, nie przeszkadza ci, że tu jest przemoc? No, to nie jest przemoc. Nie, to nie. Nie, naprawdę, tak, sama jest wiolencja, no, to nie jest przemoc. Jakby komuś ucinali rękę albo mózg by było widać, no przemoc, ale tak to, że się strzelałem, to nie jest przemoc. Nie? A były takie sytuacje na przykład, że patrzyli na ciebie jakoś dziwnie, w sensie takim, że no, ty jesteś z Polski i co ty tu odświadkowujesz, nie? Że jakieś takie różnice kulturowe w świadkowaniu. Głównie z tą właśnie przemocą dziwili się bardzo ludzie, że tak mocno na to zwracam uwagę, bo oni mniej dużo, a ja byłem uczony w u mnie w zborze, że to bardzo złe, że to najgorsze, co może być, nie? Tam w Polsce tak mocno się przykłada uwagę do tego, jakie filmy się ogląda. Tam to było normalne, że Betelczycy poszli sobie do kina na Avengersów. Nikt nawet nie pomyślał, że to nie w porządku czy coś, nie? A u nas no to pisało przecież, że Noe nie pozwalał podziwiać Nefilimów swoim dzieciom. Nie? Tak, super. To jakże to, nie? Halka podziwia, przecież to Nefilim, współczesna mitologia. No nieźle. No dobra, to mnie zastanawia teraz, jak się stało, że jesteś tu w Polsce? Czy jakby ten moment wybudzenia nastąpił jeszcze tam, czy był taki moment, że po prostu wróciłeś do Polski jeszcze będąc świadkiem? Wróciłem do Polski będąc świadkiem. Głównym powodem było to, że moi rodzice się rozwiedli i chciałem przyjechać jakoś pomóc rodzinie. Oni tam właściwie już byli w separacji, jeszcze jak wyjeżdżałem, to jeszcze byli razem, jak byłem w Peru, to się odseparowali i wzięli rozwód już chwilę przed tym, jak przyjechałem. No i dlatego już nie przedłużałem sobie wizy, tylko postanowiłem wrócić, żeby się trochę bratem, siostrą zająć. Tam też był no, problem z alkoholem w rodzinie i tak chciałem trochę bardziej pomagać. No i ja wróciłem całkowicie jako wierząca osoba, trochę zdołowany, bo ostatnie miesiące mi się nie udawało tyle godzin wyrabiać, ile chciałem. Miesiące tam w Peru wyrabiać? Tak, ostatnie miesiące. No bo jak pracowałeś nad ten cały etat, dojeżdżałeś, to co musiałeś w te 3 dni nadrobić całe te zaległości zgłoszenia? Nie. W Betel jak pracujesz, to liczą się godziny, które pracujesz w Betel, że one usprawiedliwiają ci czas, który byś miał być w służbie, że normalnie jesteś dalej pionierem stałym. No i 8 godzin razy 5 razy 4 to jest tam 120 chyba, czy ileś, także nie musisz się o to martwić. Ale oczywiście musisz też chodzić do służby, faktycznie, no bo ty na sprawozdaniu piszesz, że byłeś w tyle i tyle godzin, na przykład 6, a piszesz potem usprawiedliwionych 65 czy tam 66.
Więc tak, tak, no ja tak też tak robiłem. Jak byłem stałym pionierem i na budowę jeździliśmy, no to później się tam dopisywało tyle i tyle godzin na budowa Sal Królestwa i to później było odejmowane od tego kwantum. No. Tak, i wystarczyło tyle napisać, ile ci brakowało. Nie musiałeś pisać faktycznych jakby godzin tam dokładnie, że tam było 150 godzin, tylko no, tyle, co było potrzeba. Żeby powiedzieć, że za mało, że za mało godzin. A tak, bo, no bo ja nie byłem jakby Betelczykiem do samego końca, tylko tam ostatnie kilka miesięcy jeszcze pobytu w Peru, to już nie byłem Betelczykiem. I mi się gdzieś tam nie udawało do końca głosić. Ja też tam na początku, jak przyjechałem, to byłem taki mocno zafascynowany tym Peru, ale jak się dłużej tam pobędzie, to zaczyna sporo rzeczy doskwierać. Nie? Jest, to nie jest jakieś super wygodne żyć w taki sposób w Peru. O ile na początku taki to jest survival i to jest fajne, to z czasem zaczyna ci przeszkadzać, że ludzie mają inną mentalność niż Polacy, że nie wszystkimi się rozumiesz, że nawet jak się przyjaźnisz z kimś, to nie możesz z nim porozmawiać po polsku, trudno jemu jest twoje problemy zrozumieć, nie? Łatwiej się przyjaźnić wtedy z innym obcokrajowcem, który też tam jest, więc ja na przykład się z takimi Amerykanami zaprzyjaźniłem, którzy też przyjechali do Peru, bo oni mają podobne problemy, że brakuje im jedzenia z Polski, czy tam brakuje im jedzenia z ich kraju, nie? Tak. No, tego typu rzeczy, bo Peruwiańczycy tam uważają, w ogóle w szkole się tego uczą, że jedzenie peruwiańskie jest najsmaczniejsze na świecie i taki nacjonalistyczny trochę kraj i naprawdę w to wierzą, nie? I się dziwią bardzo, jak komuś powiesz, ja tam nie lubię tego i tego, nie? On tak się dziwi, jak to przecież peruwiańskie jedzenie jest najsmaczniejsze na świecie? No, co to podobne podejście mam. Nie lubisz ceviche? Jak to możliwe, żeby ktoś nie lubił ceviche? Przecież najsmaczniejsze na świecie. A co to jest? Ceviche, taka ryba surowa, polana sokiem z limonki, z cebulą i papryką ostrą. I to jest smaczne, podobne w smaku trochę do śledzia, tak jak w Polsce się je śledzia, nie? Coś takiego. Okej, okay, bo pytacie się mnie, jak to się stało, że... Tak, że nie wyrabiałeś godzin, kilka godzin jeszcze byłeś i zaczęły ci doskwierać problemy człowieka na emigracji. Tak, tak. No więc ja chyba nie miałem świadomości takiej, że jeśli byłem w Betel, bo podczas pobytu w Betel na pewno ci usprawiedliwia to, że nie byłeś tyle godzin, ile trzeba, ale nie wiedziałem o tym, że w ciągu całego roku brat jest jakby, że będą wyrozumiali wobec niego starsi, jeśli mu się nie udało wyrobić godzin, jeśli był w Betel, no bo zakładają, że na przykład pionier stały normalnie może sobie jednego miesiąca pójść 120 godzin, a drugiego pójść 50 i, czy tam 20 i że mu się to wyrówna. A taki Betelczyk pracował te 120 godzin albo więcej, a nie był w tym czasie w służbie i potem kolejne miesiące mu się nie udało tego nadrobić. Nie? Więc są wyrozumiali. Ja wtedy jeszcze tego nie wiedziałem i byłem taki smutny, że mi się nie udawało, a byłem mega zmęczony już po prostu ten... chodzenie, spać mi się chciało, wolałem gdzieś tam siąść i sobie pooglądać jakiś serial czy w domu, bo no, nie miałem już psychicznie gdzieś tam tak mocno sił, żeby wychodzić. Jeszcze się czułem taki trochę w zborze wyobcowany. Potem zmieniłem zbór, przyjechał do mnie kolega z Polski, taki ten właśnie ze szkoły, co go zwerbowałem, no to przyjechał do mnie też do tego Peru tam pomagać. No i razem sobie mieszkaliśmy, więc już miałem jakiegoś kolegę, trochę było lepiej. No sytuacja z domu, tam, że rodzice się rozwodzą, trochę mnie też przybijało to. No i mi się tam nie udawało tak wyrabiać tyle godzin, co chciałem. Pojechałem na miesiąc do Meksyku przed powrotem do Polski, żeby wykorzystać okazję, że jestem blisko. I tam sobie takie wakacje bardziej zrobiłem, że faktycznie pojechałem cokolwiek zwiedzić, bo ja przez cały pobyt w Peru nie pojechałem do Machu Picchu, nie odwiedziłem niczego, bo miałem wyliczone pieniądze jakby bardzo szczegółowo, ile mam wydać na miesiąc. A i tak zamiast, bo ja miałem wyliczone na pół roku, a ja tam byłem... rok i 9 miesięcy, więc troszeczkę się rozciągnęło, ale zacząłem też zarabiać, bo przez internet potem dawałem lekcje najpierw tego quechua, potem angielskiego i hiszpańskiego osobom różnym, więc już zacząłem coś tam zarabiać, jakoś się to wyratowało. No i te Betel też miałem co jeść jakby za pracę, a nie za pieniądze, więc też sobie jakoś poradziłem. No i pojechałem tam, zobaczyłem sobie jakieś piramidy w tym Meksyku i pojadłem trochę tacos.
No właśnie, no i wróciłem do Polski. I w sumie tutaj to bym musiał coś wytłumaczyć jeszcze z samego dzieciństwa, żeby wytłumaczyć, co się właściwie stało, że doszło ostatecznie do tego, że przestałem wierzyć. Ja tam mówiłem o tym, że byłem zakochany w jakiejś dziewczynie bez wzajemności. Miałem z tego powodu depresję, zacząłem robić postępy, ale nie powiedziałem jeszcze, że potem poznałem też dziewczynę ze świata, której byłem z wzajemnością zakochany. I to tak bardzo mocno. I żeby zrobić postępy, musiałem z nią zerwać, no nie? No i ja wtedy bardzo ciężko to przeżywałem i miałem w głowie takie coś, tam wszystkie wersety sobie przypominając i publikacje, że jeśli z nią zerwę, to Bóg może pobłogosławić temu i że dzięki temu, że ja z nią zerwę, ona może poznać prawdę i zostać świadkiem Jehowy i że wtedy ja będę mógł się z nią ożenić, no nie? I jeszcze żyć wiecznie. A że gdybym ja zaczął tam z nią po prostu chodzić, ożenił się i potem ją chciał nawracać, to że Bóg temu nie pobłogosławi, będziemy nieszczęśliwym małżeństwem, to się nie uda, ona nie pójdzie do raju i tak dalej. No i oczywiście też uważałem, że nie mogę ja jej głosić, no bo wtedy by jej pobudki nie było wiadomo, czy są szczere, czy poznaje ze względu na mnie, czy ze względu na miłość do Boga. Nie? Więc po prostu z nią porozmawiałem, że słuchaj, ja jestem świadkiem Jehowy i bardzo cię przepraszam, że tak to wszystko jest ten, ale musimy niestety zerwać ze sobą, no nie? Mimo, że cię kocham, nie? I ona tak nie, w ogóle nie wiedziała, co się dzieje tak naprawdę, że czy ona coś zrobiła, czy ja poznałem nową dziewczynę i ją tak zrzucam, bo nie rozumiała w ogóle powodu, że coś może z powodu religii zerwać, jeśli się czuje szczęśliwy z tą osobą, nie? No, a to była taka osoba specjalna, w sensie gdzieś tam się odróżniała, nie była jakaś powiedzmy toksyczna czy jakaś niemiła, tylko taka spokojna, cichutka, grzeczna, pomagała tam rodzicom na stadninie koni, więc ciężko pracowała i tak dalej, to mi bardzo imponowało, no ale musiałem tak zrobić. No i gdzieś tam przez te wszystkie lata zdarzało mi się, że poznawałem jakąś dziewczynę, która była świadkiem i bardzo miałem niestety dużo sytuacji, że właśnie trafiałem na takie toksyczne osoby, nie? Nie fajne. I wtedy jak zrywałem, to miałem w głowie, że kurczę, dziewczyny świadkowie Jehowy potraktowały mnie w taki sposób, a tam była taka kochana dziewczyna, którą musiałem zerwać, że to takie smutne bardzo, no nie? No i po powrocie do Polski jakoś tak się złożyło przypadkiem, że ona do mnie napisała po tylu latach, no nie? I ja sobie w głowie jakoś uroiłem, że to znaczy, że za tą służbę w Peru Bóg mi pobłogosławił, że ona teraz zostanie świadkiem Jehowy i moją żoną, nie? I tak strasznie to było dla mnie oczywiste wtedy, że ja od razu się z tego tak ucieszyłem, gdzieś tam jej napisałem, że tak naprawdę przez te lata ja pamiętałem o tobie cały czas i tak dalej, opisałem jej, jak wygląda moja sytuacja i pomyślałem, tym razem zrobię trochę inaczej niż wcześniej, że ja jej zasugeruję, żeby zaczęła studiować Biblię, no nie? No i mówię, że bardzo mam do ciebie jedną tylko prośbę, żebyś dała szansę Religii Świadków Jehowy, no i spróbowała i ten. No i ona mi mówi, wiesz co, ja przez ten czas, jak my nie mieliśmy kontaktu, byłam u baptystów, nawet myślałam, żeby brać chrzest, bo właśnie się zainteresowałam, jak to jest z religiami, ale ostatecznie tam przeanalizowałam pod wieloma względami, że religia to jednak jest nie to, co ten i że nie jest tym zainteresowana, ale skoro ja tak ją bardzo proszę, to ona pomyśli nad tym, żeby tam zobaczyć, jak to wygląda, nie? No i przez miesiąc czekałem, codziennie sprawdzając jej Facebooka, czy coś się wydarzyło, czy nie wrzuci zdjęcia, że jest na sali królestwa albo coś takiego, no nie?
I tak mnie to męczyło psychicznie. Ja dostałem bardzo mocnej depresji wtedy, nie? Że takiej depresji, że w ogóle nie wychodziłem z domu, że siedziałem tylko i na gitarze grałem gamę C-dur od góry do dołu przez cały dzień i żeby jakoś się zająć. I czekałem, kiedy coś się stanie, no i nic się nie działo. No to myślę, kurczę, no żeby tylko Bóg mi nie przestał błogosławić, ale spróbuję jeszcze raz do niej napisać. No i znowu napisałem, że hej, słuchaj, jak tam udało się coś w tym studium, nie? No i ona mówi, no nie, jeszcze nie miałam czasu, coś tam. No nie, myślę, kurczę, ja myślałem, że ona już postępy robi jakieś, nie? A ona jeszcze nie zaczęła studiować. No i jeszcze gorszą depresję wpadłem. No i ja miałem taką rodzinę świadków, do której jeździłem. No u mnie w domu tam było średnio, zawsze. Więc taką miałem rodzinę. Nawet tutaj była jakaś osoba u was na wywiadzie, która mówiła, że miała taką jakąś rodzinę świadków, czy jakąś osobę u świadków, że sobie wyobrażała, że to jest jej mama, no nie? Tak. Miałem dokładnie tak samo, że jeździłem do takiej rodziny i ja sobie wyobrażałem, że to jest moja mama i tata, no nie? Nawet do nich czasami mówiłem mamo, tato, oni sobie żartowali, a synek coś tam, nie? No i jak się bardzo źle czułem, to do nich jeździłem, tam u nich była cisza, spokój, posprzątane, ładnie pachniało, było jedzenie i mieli automat z czekoladą, że się tylko wciskało i ci się nalewała gorąca czekolada. Także raj, idealne miejsce, azyl, żeby sobie wypocząć. No i jak tam byłem, to taki właśnie taki przybity z depresją, taki ledwo co się gdzieś tam ruszałem, oni to jakoś tak zawsze rozumieli, że nie wymagali ode mnie nic, tylko żebym sobie leżał, odpoczywał. No i poznałem moją żonę w taki sposób, że na statusie na WhatsAppie, bo ja ogólnie znałem moją żonę, wiedziałem, że ktoś taki jest, ale ja jestem grafikiem i się jakby tym zajmuję zawodowo. Tam przez jakiś czas zajmowałem się kursami językowymi, no ale tak ogólnie to jestem grafikiem. I zobaczyłem, że wrzuciła jakiś swój rysunek na WhatsAppa, na status. No to zapytałem, na jakim programie robi. Zaraz się okazało, że mamy wspólne cele, że ona też się uczy. Ona robiła na Procreate, a ja na Krycie. Tak, i pierwsze pytanie w ogóle to było takie bez kontekstu. Robisz na Krycie? No i okazało się, że mamy dużo wspólnych zainteresowań, że też gra na gitarze, też jest jakaś taka kreatywna, że ona pisała jakąś książkę, ja pisałem komiks, też rysuję, uczy się hiszpańskiego, też była w Peru w ogóle się okazało i to w tym samym czasie co ja, tylko ona była 3 miesiące, ja nawet tam się jakoś nie orientowałem w tym, nie? I tak myślę, kurczę, no miła taka, nie? No i 6 miesięcy później wzięliśmy ślub, jak to bywa w takich sytuacjach. Miałem więcej szczęścia niż dużo świadków, dlatego że moja żona jest kochana, nie? No i nie wiem, jak to do końca nazwać, czy ja w tamtym momencie byłem jakiś taki, że potrzebowałem takich uczuć miłości i tak dalej, bo akurat byłem w takiej ciężkiej depresji. A też teraz mam świadomość, że ja byłem zakochany w dziewczynie z dzieciństwa, która już nie istnieje, więc to nie było jakieś takie zdrowe uczucie, tylko jakaś trauma z dzieciństwa, która we mnie odżyła wtedy. No bo przecież po tylu latach to nawet pewnie charakteru nie ma takiego samego, a może bym nawet nie poznał jej na ulicy. Nie? W każdym razie na szczęście poznałem właśnie moją żonę i jakoś z tą depresją sobie zacząłem radzić, no bo problem jak się rozwiąże, no to potem zazwyczaj depresja cichnie. No i mieliśmy w ogóle, nie wiem, opisywać to jak się poznawaliśmy, czy już przechodzić do tego... Dawaj, dawaj, do co ty? Dobra, no więc oczywiście oboje byliśmy mega duchowi. Do tego stopnia, że nigdy się nie spotkaliśmy sam na sam, tylko zawsze albo w miejscu publicznym, albo przy osobach towarzyszących. Akurat była pandemia, więc wymęczyliśmy mnóstwo osób, żeby u nich siedzieć w domu. No,
na przykład dziadkowie tej mojej żony, no to siedzieliśmy u nich, nie mogliśmy sami w pokoju siedzieć, więc siedzieliśmy na schodach, tak żeby nas widzieli, no i sobie coś tam studiowaliśmy. I dzień w dzień studiowaliśmy jeden artykuł po drugim odnośnie małżeństwa, bo mieliśmy taki cel, takie postanowienie, żeby wszystkie artykuły przestudiować na temat małżeństwa, zanim weźmiemy ślub. I nam się chyba nawet udało to zrobić, że wszystkie te z JWork, tam pytania dla młodych ludzi odnośnie randkowania, małżeństwa i tak dalej, i z biblioteczki w Skorowidzu pod małżeństwa, tam większość czytaliśmy, aż się zaczęły powtarzać już, bo one tam są jakby fragmenty cytowane z odpowiedziami na pytania, a czasami już jest cały artykuł ten, więc chyba przeczytaliśmy wszystko tak naprawdę z tych aktualnych. No więc bardzo, bardzo duchowo podchodziłem do wszystkiego, taki litera prawa wręcz. Gdzieś tam był taki moment, że doczytaliśmy, że przed narzeczeństwem nie wolno się przytulać. I to była taka tragedia dla nas, bo ja tam, takie słodziaki byliśmy, że ja na przykład tam, my się poznawaliśmy w sumie przez internet głównie, no bo mieszkaliśmy daleko od siebie. Organizacja nie zniechęca do takiego sposobu poznawania się, tylko podkreśla, że ma być duchowa osoba. No i gdzieś tam właśnie sobie pisaliśmy, że o, poziom przytulinozoliny w moim organizmie się drastycznie obniżył, nie, coś tam, i jak potem przyjechałem, to na dworcu już żeśmy stali z 10 minut tuląc się, a potem nagle się okazało, że nam się nie wolno przytulać, że to się Jehowie nie podoba, nie, więc musieliśmy przestać. No i to było takie smutne, taki kolejny depresyjny etap, bo mogliśmy się tylko na odległość przytulać, patrząc na siebie, domu, na zwycięstwa. No i szybko się zaręczyliśmy dzięki temu oczywiście, żeby już legalnie móc, bo tak to nawet pod rękę jak szedłem z Fanią, to zaraz ktoś przyszedł, że go to zgorszyło. Zaraz starsi nas na bok wzięli i im to się nie podobało, nie? Nie, to my do narzeczeństwa oczywiście musieliśmy się pilnować, żeby nawet, bo to za rękę się trzymać to jest jedno, ale nawet tak na zasadzie, że tak jakby za bok, że mnie trzymała za rękę, też ich to gorszyło, nie? Ale już w narzeczeństwie wolno się całować, no to kulej dusza, Bogu się podoba, już to teraz jest zadowolony. Byliśmy chyba 2 miesiące jako narzeczeństwo i albo 3 albo 2 miesiące byliśmy narzeczeństwem i wzięliśmy ślub. O ile Ale to cały czas mieszkaliście tak daleko od siebie? Nie, ja się przeprowadziłem. To znaczy tak, trzeba podkreślić, że od momentu jak zaczęliśmy się poznawać, no to czasami wśród świadków jest takie na zasadzie, że nie wiadomo o co chodzi, że ktoś do ciebie pisze i teoretycznie według wskazówek, jak ktoś ci przeciwny zaczyna do ciebie regularnie pisać, to już jest randka, no nie? On już z tobą chodzi według przepisów, ale czasami młodzi mają także bardziej jak normalnie podchodzą, że napisał, bo coś się chciał dowiedzieć i tyle, nie? Więc często nie było wiadomo, czy ktoś ze mną chodzi, czy tylko do mnie pisze. Miałem nawet taką sytuację, jak mówiłem o tych toksycznych sytuacjach, że jedna dziewczyna do mnie codziennie pisała, nawet wysyłała jakieś zdjęcia z pozdrowieniami i ja miałem plan po Peru, żeby jechać do Afryki, do Gambii, bo tam miałem znajomego, który pojechał na teren i ja jej powiedziałem, słuchaj, będziemy jechać na 3 miesiące do Gambii na zimę, żeby tutaj w Polsce nie marznąć, czy chcesz jechać z nami? Ona mówi, tak, bardzo chętnie, nie? No myślę, no to chodzimy razem, nie? A potem ona do mnie pisze coś tam, no wiesz co, rozmawiałam z moim chłopakiem. Co? Ona ma chłopaka? Dlaczego ona do mnie pisze codziennie, jak ma chłopaka, jeszcze chce ze mną jechać do Afryki, nie? No więc, ale tutaj na szczęście było tak z moją żoną, że gdzieś tam oboje mieliśmy zamiar faktycznie, od razu z myślą o małżeństwie się spotykaliśmy, czyli zgodnie z tym, co czy niewolnik wierny i roztropny, że jest jedyne słuszne i właściwe. No i jak już zaczęliśmy ze sobą regularnie rozmawiać, to też zaczęliśmy regularnie do siebie jeździć. I to jeżdżenie polegało na tym, że jechałem na tydzień, a potem jak wracałem do mojego miasta, to
przyjeżdżała do mnie moja żona na tydzień. I tak praktycznie byliśmy dzień w dzień ze sobą, a jak nie byliśmy ze sobą, to przez WhatsAppa gadaliśmy od rana do wieczora, a potem się przeprowadziłem tutaj do tego miasta. Tam jacyś bracia mi w swoim salonie fryzjerskim na zapleczu pozwolili mieszkać. To i tak były lepsze warunki niż te, co miałem w Peru, więc było bomba. Ale szybko się zaręczyliśmy. Zaraz po tym, jak się przeprowadziłem, to się zaręczyliśmy, potem wzięliśmy ślub. No właśnie. No i wiadomo, że poznawanie się z kimś to jest taka euforia, to jest lek na depresję i tak dalej. Ale jak ktoś ma depresję, to nie przejdzie mu od samego tego, że się zakochał. Więc tam jakiś czas, już będąc w małżeństwie, wróciła mi depresja. Mimo, że już jakby powody zniknęły, no bo już nie miałem tego braku partnerki, tylko byłem z kimś i to z kimś kochanym, nie? Ale depresja mi wróciła. I to taka depresja, trochę taka... Na zasadzie coś jak jakieś takie natręctwa tego typu rzeczy i natręctwa myśli zwłaszcza miałem. I mnie bardzo irytuje, jak coś jest nielogiczne. Nie, nawet tam jakieś te 16 osobowości, jak robiłem, to mi wyszło, że jestem logik. I bardzo mnie denerwuje, jak coś nie ma sensu. I dlatego słuchanie komentarzy na zebraniach to była dla mnie katorga. Bo bracia zgłaszali się i nawet nie trzymali się tego, co było w tych publikacjach, tylko niby pozytywnie się wypowiadali, ale widać było, że nawet nie rozumieją tego, co tam jest napisane. Nie? Mnie to tak frustrowało, ale punkt taki kulminacyjny osiągnęło to, że mnie tak zaczęło denerwować taka głupota, nie? Że... Nie wiem, czy u was w zborze tak było, ale we wszystkich zborach, w których ja byłem, ludzie jakieś diety stosowali. Cały czas byli chorzy na wszystko i cały czas się leczyli. Nie, nawet taka hipochondria zbiorowa, że muszą koniecznie się odkwaszać, dokwaszać, odgrzybiać, urynoterapię stosować, akupunkturę. To jest u świadków tak popularne. Tak, i wszystko jakby się rozchodzi taką falą, że jeden coś wymyśli, bum, cała Polska, cały świat nagle to robi, a potem kolejny coś wymyśli, bum, i cały świat samo. Ja mam taką teorię właśnie, że wiesz, no nie jest tak, że wszystkie jakieś metody alternatywne wkładać do jednego worka teraz, ale mam dziwne wrażenie, że to jest bardzo popularne u świadków i to takie idące właśnie tak w skrajność totalnie, nie to, że herbatka z lipy na przeziębienie, czy coś tam, bo nie zawsze zaraz trzeba antybiotyk, ale to totalnie idzie w takie właśnie sekciarstwo. Tak. No i u nas też były takie skłonności, że nagle była jakaś moda, wszyscy mieli uczulenie na gluten, wszyscy mieli pasożyty, jakieś tam inne rzeczy, nie? 100%, dokładnie tak jest. No, jakby, że łatwo im coś cisnąć, nie? Łatwo się dają. Nie weryfikują w ogóle informacji. To jest bardzo popularne u świadków, żeby nie weryfikować niczego, nic nie sprawdzać. I pierwsza osoba, od której coś usłyszą, to jej wierzą, a drugiej już nie. Drugiej już nie słuchają. I tutaj w zborze zaczęli ludzie jeść tabletki dla koni. Co? Dla koni? Dla koni, tak, ze sklepu zoologicznego. Wymyślili, że... No jakieś tam witaminy, suplementy diety dla koni. Końska dawka była po prostu. Tam witamina D na przykład i to jest bardzo głupie. I naprawdę wystarczy w internecie sprawdzić, dwa pierwsze rzeczy to ci wyskoczą. Czy jeść tabletki dla koni? I Google prawdopodobnie od razu ci dużymi literami powie nie. Nie. Mają napisane na pudełku, że produkt nie nadaje się do spożycia przez człowieka, więc co robi człowiek? Otwiera pudełko i je wcina. Jakie smaczne cukierki. Wiesz co, zawsze w tych rozmowach mam wrażenie, że nie usłyszę już czegoś, co mnie zdziwi i zawsze się mylę. No więc tabletki dla koni. Jak to pierwszy raz usłyszałem, to parsknąłem śmiechem. Ale potem jak się zorientowałem, że ten ktoś nie żartuje, to się zmartwiłem, nie? Ja i wpisuję, jaka jest dawka dla konia od witaminy D, 2 miliony. Jaka jest dawka dopuszczalna dla człowieka, 5 tysięcy, nie? Mówię, kurczę, to nawet jak złamiesz tabletkę na 4 części, to przekroczysz dozwoloną dawkę mnóstwo razy. Poza tym
standardy dla koni są inne niż dla ludzi i to wcale nie są wyższe, nie? No to nie jest lepsza tabletka, że koń niczego nie zje. Co nie zje? Tworzysz mu pysk, wsadzisz mu i zje, nie? No i no dla ludzi jest, masz jakąś ulotkę. Jakbyś zachorował, to ubezpieczenie cię obejmie, a jak zjesz tabletki dla koni, to kto wie, czy ci nie powiedzą, że jest twoja wina i sam się lecz, nie? No wszystkie możliwe powody świata są, ale żeby takich rzeczy tak nie robić. Ale trafił do szpitala, nie? Tak jak są te wszystkie seriale jakieś medyczne i próbują odkryć, co tam źle poszło, no to raczej mało prawdopodobne, żebyś powiedział, wie pan co, od miesiąca je tabletki dla koni, nie? I ci lekarze byś zastanawiali się, o co tam chodzi. No tak, ale zacząłem robić taki test, bo ja dużo piję Coca-Coli, bardzo lubię, nie? I oczywiście bracia tacy są prozdrowotni, jedzą te tabletki dla koni i mi mówili, czemu ty tyle pijesz Coca-Coli, nie? I ja zacząłem im mówić tak, wiesz co, byłem u lekarza i mnie zbadali, okazało mi się, że mam hemochromatozę, no nie? Mówi, co to jest hemochromatoza? No sprawdź sobie w Google, to jest taka choroba, że masz za dużo żelaza w organizmie, nie? I on mówi, o ja, jak to działa? Czasami mi głowa boli, czasami mi się spać chce, nie? No i co ci powiedział lekarz, co masz robić? No wiesz co, taką sondę mi wprowadzili do żołądka i obejrzeli mój żołądek, że jest pokryty takim właśnie, no, takie sreberko, coś w rodzaju, że się żelazo odkłada głównie na żołądku, no nie? I no i jak piję wodę, to wchodzi w reakcję z tym żelazem i mi powstaje rdza na ściankach żołądka. Więc powiedział mi, że muszę pić Coca-Colę, żeby się odrdzewić, nie? Byłeś w stanie to z poważną twarzą mówić? No tak jak teraz, nie? I wierzyło mi 9 na 10 świadków w to. I część z nich mówiła, to może ja też powinienem zacząć pić Coca-Colę, nie? Naprawdę. Naprawdę, a ja to wymyśliłem dla jaj, nie? Popłakałam się. A jednej osobie wkręciłem, że to jest genetyczne i mój brat ma to na jelitach i musi lewatywę z Coca-Coli sobie robić. I też ktoś w to uwierzył. No cóż. I ja sobie pomyślałem wtedy, no dobra, łatwo jest się śmiać z innych, ale czy ja nie jestem też taki głupi? I to był moment, gdzie się zacząłem wybudzać. No. To był moment, w którym pomyślałem, czy przypadkiem to nie działa w dwie strony, że oni są tacy przekonani, że mają rację, a może ja też myślę o różnych rzeczach, że mam rację, a nie mam, nie? No i mi się raz na jakiś czas, zresztą każdemu świadkowi na świecie raz na jakiś czas się pojawia jakaś wątpliwość, no i są świadkowie zachęcani, przynajmniej ja byłem, żeby mieć jakąś taką jedną rzecz, która w sekundę mnie przekona z powrotem. Nie? No ja sobie na rękę swoją patrzyłem, że nie, no to jest zbyt skomplikowane, żeby powstał przypadek. Nie? No, a jak chodzi o to, że Biblia jest natchniona, to takim moim filarem wiary było to, że proroctwo Izajasza, no w każdym filmie jest to proroctwo Izajasza, w czego uczy Biblia jest to proroctwo Izajasza odnośnie Cyrusa. Nie? No, ale jak miałem taki moment właśnie, że zacząłem myśleć, że czy ja na pewno nie jestem taki głupi, nie śmieję się z tego czasami, że ludzie się zgłaszają i mówią jakieś argumenty, które nie mają sensu, a czy ja na pewno dobrze ten mówię, muszę, nie, dobra, mam wątpliwości, muszę zrobić sobie studium osobiste, nie? No i zrobiłem sobie na temat tych prorocji Izajasza i tam pisze wszędzie, że no Izajasz przepowiedział 200 lat przed tym wydarzeniem, co się stanie z dokładnością co do imienia, nie? Myślę, no, to jest... Zacząłeś szukać innych źródeł. Nie, wiesz co, tylko Zenf.org. Ja byłem bardzo antyodstępczy, bardzo, nawet do Wikipedii nie byłem zbyt przekonany, no zresztą Wikipedia to jest słabe źródło, ale no wiadomo, nie? Tylko i wyłącznie na podstawie publikacji dobrze bałem się, że najstarsze znane zwoje Izajasza to są zwoje z Nadmorza Martwego, które mają tylko jakieś 100 lat przed naszą erą. Czyli nie ma dowodu na to, że były te proroctwa przed wydarzeniem spisane, no nie? I tak myślę, kurczę, czyli nie ma dowodu. To nie jest dowód, że na pewno nie były spisane, ale to też nie jest żaden dowód za proroctwami, no nie? No to myślę, dobra, to jakieś inne proroctwa na pewno są bardziej szczegółowe. Bracia podają jedno, ale na pewno ich są tysiące, no nie?
No i zacząłem sobie szukać artykuły, skąd wiadomo, że Biblia jest natchniona. No i wszystkie mówią, o, mamy niezbite dowody i podają tylko tego Izajasza, nie? No bo jak podadzą proroctwo Daniela, że bestia wyjdzie z rzeki z żebrami, w koronie i ze skrzydłami, to ja już wtedy myślałem, że to można interpretować dowolnie, a dowodem na to jest to, że świadkowie to interpretowali dowolnie i zawsze pasowało, czyli to żadne proroctwo. Nie? I pamiętałem myśl odnośnie proroctwa ze strażnicy, tylko że z artykułu odnośnie tego, czy da się przepowiedzieć przyszłość, było jakieś proroctwo, które powiedziało, że jak pójdziesz na bitwę, to zniszczysz wielką armię. Gościu przegrał bitwę i wyszło, że zniszczył swoją, nie? I komentarz strażnicy był taki, że ta przepowiednia nie miała żadnej wartości, bo co by się nie stało, to i tak by można było powiedzieć, że się spełniła, nie? No i ja czytałem te proroctwa Daniela, mówię, no, żadne to są proroctwa, to są dokładnie takie, jak strażnica opisała tam. Co by się nie stało, to można dopasować, nie? Będzie wilk z trzema głowami, to można powiedzieć, że to jest Hitler, Göring i Himmler i tyle. Trzech było, trzech tutaj, no to wszystko się zgadza, nie? Przede wszystkim, jaką praktyczną wartość mają te proroctwa, w sensie komu one pomagają, nie? No, co dokładnie mamy zrobić w związku z tymi proroctwami? Czy one tylko są, żeby się popisać, że wiem, co będzie dalej? No to mógłby bardziej szczegółowo, nie? A jeśli to po to, żeby nas czegoś nauczyć, no to do czego nas ukłoniło, skoro było dopiero po spełnieniu zrozumiane? No takie bez sensu te proroctwa są, nic nie dają. No proroctwa odnośnie Jezusa, no to w tej samej książce pisze, że będzie coś takiego i w tej samej książce pisze, no stało się coś takiego. Nie? Wszystkich ich nie ma żadnych dowodów, że się spełniły że odnośnie Jezusa. No bo pisze, że będzie biczowany, potem pisze, no był biczowany. No to równie dobrze Gandalf powiedział Frodo, że wrzuci do pierścień do tego do Mordoru, a potem wrzucił, no to proroctwo władca pierścień jest natchniony, nie? No i takie, jakie jeszcze tam było, no proroctwo Daniela było nieszczegółowe, proroctwo odnośnie Jezusa, no to ich spełnienie się nie jest nigdzie udokumentowane, no to jedyne proroctwo takie, które było odnośnie wielkiego narodu, więc czegoś, co nie da się podrobić, to było to Izajasza, co do którego nie ma dowodu, że było spisane przed faktem. Myślę, kurczę, nie ma dowodów, no nie? To nie jest dobrze, że nie ma dowodów. Okej, nie ma dowodów, że na pewno jest Biblia zła, ale nie ma dowodów, że jest natchniona, nie? A my przecież tutaj ryzykujemy życie, dlatego ja też mogłem umrzeć w Peru. No i myślę, kurczę, ja mam takie wątpliwości, znaczy, że jestem słaby duchowo, nie? Poprosiliśmy starszych o wizytę pasterską, no i im powiedziałem, takie w ogóle miałem wyrzuty sumienia, wstydziłem się przyznać, tam żonie swojej nie za bardzo mówiłem, tylko powiedziałem, że no, chyba potrzebuję wizyty pasterskiej, nie? I mówię im, że wiecie co, no, nie mogę znaleźć żadnych dowodów, że Biblia jest natchniona, nie przekonują mnie te, co są, nie? No i oni oczywiście zaczęli mówić, no da, no przecież to takie proste, zobacz, że Izraelici znali kwarantannę na długo przed wynalezieniem bakterii, nie? I w ogóle tam nie mogli tego z żadnego innego źródła wiedzieć, no nie? No to ja myślę, no dobra, fajnie, nie? To jest jakiś trop, ale sprawdzę, czy przypadkiem Egipcjanie też nie znali kwarantanny. No i okazało się, że Egipcjanie znali kwarantannę, potrafili robić trepanację czaszki, mieli kanalizację w swoich miastach, potrafili diagnozować raka, robić ten protezy kończyn. I nawet ten super przykład, co zawsze podają na zebraniach, że Egipcjanie to byli tacy głupi, że kupę osła przykładali sobie do policzka, jak ich ząb bolał, to dowiedziałem się, że na kupie osła są jakiś rodzaj bakterii, które się chyba nazywają promieniaki, które faktycznie zabijają bakterie wewnątrz infekcji zęba. Nie? Że to było niby głupio brzmi, ale że to działało i że ma to podstawy medyczne. Nie? I też nie wiedzieli o istnieniu bakterii, a jednak im bogowie podpowiedzieli, że mają kupę osła podkładać. Jak to by wpadł na taki pomysł, nie? Żeby kupę osła sobie przyłożyć? No skąd by to mogli wiedzieć? Tylko od Boga, nie? Więc no, powinniśmy czcić Ra i Nefesh i Geb. I też tam kolejność stwarzania, no to jedna sprawa, że już tym tropem, że skoro mogli się tego dowiedzieć od Egipcjan, to ciekawe, czy innych naukowych rzeczy też się nie dowiedzieli od Egipcjan.
No i tam znalazłem trochę źródeł, że mitologia egipska, ta o stworzeniu świata, o jego pochodzeniu, no w Biblii pisze, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, a w mitologii egipskiej na początku był chaos, Ra stworzył Nefesz i Gebu, czyli Bóg Słońce stworzył Boga Ziemię i Boga Niebo. Praktycznie się pokrywa z mitologią żydowską, no nie? To były dla mnie już takie dość coraz silniejsze wskazówki, no i zacząłem tak coraz bardziej podczas rozmów z tymi starszymi, bo ja bardzo szczerze się dzieliłem. Jak mi coś nie pasowało, to mówiłem, że mi nie pasuje. No a wiadomo, to jest nowy zbór, bo się przeprowadziłem ze względu na małżeństwo. Oni mnie tu nie znali. Nie ten, o ile tam w zborze rodzinnym pewnie by się starali jakoś mi wytłumaczyć, zrobiliby sobie studium, coś tam, to tyle tutaj od razu myśleli, to jakiś odstępca, nie? Trzeba go zacząć wyzywać, nie? I zaczęli mi mówić, że Damian, czyli to wszystko, co robiłeś wcześniej, było nieszczere, no nie? Myślę, jak nieszczere? No już wiem, co ty mi w ogóle mówisz? Przecież ja wiem, że to było szczere, nie? Bardziej się poświęcałem niż on. No i zaczęli mówić, że prawdopodobnie bierzemy narkotyki, że, znaczy no tak na zasadzie, że pytali się, ale sugerowali trochę, że tak, nie? Że powiedz nam, czy braliście może narkotyki, nie? Nie. Okej. Okay. Ale mamy na myśli też tak zwane miękkie narkotyki, nie? I tak to wyglądało. I ponieważ ja odpowiadałem rzeczowo i spokojnie, oni się gubili mocno w zeznaniach i ich to denerwowało, nie? Więc byli tacy podenerwowani podczas rozmów, a ja z kolei byłem zmartwiony, no bo traciłem wiarę w Boga, która wcześniej była dla mnie sensem życia. Ja bardziej potrzebowałem, żeby ktoś mnie przytulił i pocieszył, a nie żeby mi zarzucał, że to moja wina, to twoja wina, straciłeś wiarę, na pewno grasz w jakieś gry z zabijaniem, albo oglądasz filmy z przemocą, albo bierzesz narkotyki, przywiozłeś z Peru na pewno jakieś pamiątki przeklęte. Ja dostałeś, łaskę przywiozłeś. Dostałeś na pewno w prezencie ślubnym jakieś rzeczy od takiego spirytysty, nie? No i nic z tych rzeczy nie było prawdą, a odpowiedzi na pytania nie usłyszałem, nie? Mam przecież konkretne pytania, nie? I tam, dlaczego w Biblii pisze, że najpierw się pojawiły zwierzęta latające, a potem lądowe, nie? Co do czego ja nie miałem wątpliwości, że było na odwrót, byłem pewny, że na odwrót, dlatego że wiem jak, no podczas całych tych głoszenia ludziom o ewolucji i tak dalej, dowiedziałem się jak działa zapis kopalny i że na przykład są warstwy ziemi, w których się znajduje szkielety i na tej podstawie niezaprzeczalnie da się ustalić, jaki czas temu one żyły. No i pewna kolejność logiczna jest no, niepodważalna, to jest udowodniona nauka. I też mi jakoś podejrzanie wyglądało, że świadkowie zawsze piszą, że ssaki rzeczywiście pojawiły się na końcu, nie? Ssaki tak, ale przecież w Biblii pisze o zwierzętach lądowych, to dlaczego taka wymijająca, tam wymijające podsumowanie? I coraz bardziej mi zaczynało śmierdzieć, ale starałem się wszystkich, tych starszych tylko i wyłącznie oczywiście pytać, no bo ja miałem wrażenie, że ja tutaj tracę szczęście z życia i sens, i że nie będę nikomu o tym mówił, żeby inni ludzie nie stracili tego sensu w życiu i tak dalej, nie? No i chciałem, żeby mnie jakby wyleczyli z tej duchowej choroby, nie? No i coraz więcej mi się pytań pojawiało i jak już podawali jakieś informacje, to sprawdzałem je i się okazywało, że jeszcze na odwrót, no nie, że i jak dawali jakąś odpowiedź, to wystarczyło ją zweryfikować i podsuwali mi tylko kolejne nieprawidłowości, takie coraz mocniejsze. To już było półtora roku temu prawie, no jakoś tak, że nie wszystkie tak szczegółowo pamiętam, ale było tego coraz więcej, cała taka lista, nie, rzeczy, które po prostu nie miały sensu. No i ja pomyślałem, bo ci starsi byli tacy, że właśnie mnie atakowali cały czas. W końcu tam wymyślili, zadzwonili do nas. Damian, my już wiemy, skąd się wzięły twoje wątpliwości. Zobaczyliśmy na twoim Facebooku, że ty narysowałeś orka. A wiesz, co znaczy słowo ork? Według Wikipedii ork to po staroangielsku demon. No i stąd właśnie się wzięły twoje wątpliwości. Zaraz, ale ja tego orka narysowałem
już po tym, jak miałem wątpliwości, no nie? I tak samo jak nie potrafili zrozumieć chronologii z tym Izajasza, że ja im mówię, no proroctwo musi być przed wydarzeniem zapisane, żeby było proroctwo. Oni mówią, a skąd już, że nie było? Mówię, nie mamy dowodów, że było, a to ważna kwestia, bo inaczej niczego nie dowodzi, nie? To po co Bóg w ogóle kazał to przepowiadać, bo nikomu to nic nie dało, a tylko miało to być po to, żeby pokazać, że umie przewidywać przyszłość, ale skoro nie ma dowodu, że to było przed faktem, to nie pokazuje, że Bóg umie przewidywać przyszłość. Nic to nie dowodzi. To jest zbyt łatwe do sfałszowania. No i zawsze jest większe prawdopodobieństwo, że to ludzie kłamią, niż że się stało coś nadprzyrodzonego. Nie? No i pomyślałem, a widocznie coś jest nie tak z tymi starszymi, że nie potrafią mi pomóc znaleźć odpowiedzi. Ja w biblioteczce już przeszukałem wszystko i tylko mi się więcej wątpliwości pojawiło. Napiszę list do Betel, żeby mi powiedzieli oni, no nie? Zwłaszcza, że mi to tam... Ja starałem się nie rozmawiać z nikim, ale tam powiedziałem tacie, że mam wątpliwości. Tam ktoś jeszcze do mnie przyjechał, bo usłyszał, że nie chodzę na zebrania, bo też przestałem chodzić, bo się też po prostu źle czułem z tą depresją i z tym słuchaniem tego wszystkiego, co mi się nie zgadzało. I kupiłem wątek. Znaczy, że nie rozmawiałeś z nikim, ale powiedziałeś tym osobom. A, tak. I oni mi zaczęli właśnie polecać, że napisz mi do Betel, oni ci chętnie odpowiedzą, nie? Jakiś tam brat napisał, coś tam mu się nie zgadzało i mu odpowiedzieli, nie? No i napisałem taki szczegółowy list. Poskarżyłem się też w tym liście na brata, który prowadził ze mną tak rozmowy, no nie? Bo ja podczas tych rozmów, no właśnie, tego chyba nie mówiłem, że one były tak prowadzone, że cały czas była wina zrzucana na mnie, i cały czas były mówione konsekwencje tego, że nie zacznę wierzyć. Nie było poddawanych argumentów, dlaczego mam wierzyć, tylko cały czas było mówione, to twoja wina, że straciłeś wiarę. Zobacz, pozwoliłeś, żeby twoja więź z Bogiem osłabła, dopuściłeś do tego, że nie masz wiary. Cały czas, że to twoja wina, twoja bardzo wielka wina i mówienie o konsekwencjach. Zobacz, te wszystkie osoby na ciebie liczą, a teraz stracisz kontakt z nimi i tak dalej. I takie mówienie, po prostu grożenie. Nie zaczniesz wierzyć, to cię wykluczymy. W sumie do tego się sprowadzało to wszystko. I też jak odpowiadałem temu bratu na coś i brzmiało logicznie to, co ja mówiłem, jest to, co on, to on się denerwował, nie? Ja napisałem nawet do niego wiadomość, w której mówię mu, słuchaj, ja się bardzo źle czuję podczas tych rozmów, chciałbym, żebyś zmienił trochę sposób, w jaki je prowadzisz, bo ja się czuję tak, jakby to była rozmowa z jakąś mafią, która mi grozi, że mi zabierze rodzinę, no nie? A on potem do mnie tam dzwonił i mówi, wiesz co, Damian, ja nie odpisałem na twoją wiadomość, bo ona była prowokacyjna. I ja nikogo nie prowokowałem. A jeszcze mu powiedziałem, no jak będą tak te rozmowy prowadzone, to ja nie chcę z wami rozmawiać, nie? On mi powiedział, jak nie będziesz z nami rozmawiać, to załatwimy to inaczej bez ciebie. Nie? Czyli tak naprawdę to mówię mu, że nie chcę rozmawiać, bo mi grozi, a ten mi grozi. Nie? No, napisałem list do Betel i czekałem pół roku na odpowiedź. I przez te pół roku dali mi starsi spokój, no bo mówię, ja czekam na odpowiedź z Betel, nic nie wiem, chcę, żeby mi oni wytłumaczyli. Jak mnie przekonają, to super, to się ucieszę, bardzo bym chciał, żeby to była prawda. Nie czytałem żadnych odstępczych rzeczy, tylko Wikipedia, ale głównie publikacje, nie? No i z Betel przyszła w końcu odpowiedź, ale nie do siebie, mnie, tylko do starszych. No i tam podczas tej rozmowy oni mi nie przeczytali tego listu, ale mam wrażenie, że ten fragment takim tonem powiedział brat, jakby go czytał, że jeśli ktoś stracił wiarę, to logiczne argumenty go nie przekonają. Nie? No i ja jak to usłyszałem, to pomyślałem sobie, że to jest już koniec. Nie? Ta organizacja po prostu coś ukrywa i na pewno gdyby odpowiedź istniała, to by jej udzielili chętnie. A jak takie coś ktoś mówi, ja mówię, no uczony byłem, że wiara to jest oczekiwanie rzeczy spodziewanych, oczywisty przejaw rzeczy realnych, choć niewidzialnych, czyli to jednym słowem powinno być oparte na dowodach. To nie jest, coś jest niewidzialne, ale realne, nie?
Ale jak przyszło co do czego, to zaczęli używać innej definicji wiary. Zaczęli mówić, ty straciłeś wiarę i to w takim sensie, że można by było znak równości dać, że wiara to jest naiwność. Ja straciłem naiwność, a nie wiarę. Ja przestałem wierzyć w coś bez powodu. Czyli to nie jest brak wiary, to jest brak naiwności co najwyżej, nie? No i po tej rozmowie z nimi, ta rozmowa jest na YouTubie, ją wrzuciłem. Ona jest szczególna, nie wiem, spoilerować wam, czy chcecie sobie obejrzeć jeszcze sami? Znaczy, myślę, że wrzucimy linka pod filmem, no nie? Ale możesz mówić, śmiało. Okej, okay, no więc podczas tej rozmowy jeden starszy przesłyszał się, zapytali mnie, jakie masz plany na przyszłość, no nie? Ja mówię, nie mam żadnych planów, no nie? A ten drugi brat mówi, słuchaj, Damian, w takim razie nie pozostawiasz nam wyboru, musimy powołać komitet sądowniczy. Ja mówię, dlaczego? Nie? On mówi, no bo sam powiedziałeś, że nie ma żadnych argumentów, które by cię przekonały. Mówię, co? Ja powiedziałem, że nie mam żadnych planów, a argumenty, które by mnie przekonały, to ja wymieniłem w liście, jeden po drugim, no nie? Mówi, Damian, no przecież słyszeliśmy, ja słyszałem tutaj, brat słyszał, że powiedziałeś, że żadne argumenty cię nie przekonają. Mówię, nie. Ten brat mówi, źle mówię? No nie, do tego drugiego. Ten drugi mówi, no rozmawialiśmy o planach, nie? A ten mówi, no to wycofuję się z tego i przepraszam cię, bo nie powinienem był powoływać komitet samodzielnie, to dopiero grono starszych może zrobić, to było nieodpowiednie z mojej strony. I mam to nagrane. Nikt by mi w to nie uwierzył, jakbym nie miał tego nagranego. No, tragedia po prostu. Intelektualnie bardzo, bardzo nisko. Kulturalnie też bardzo nisko. Powiedziałem temu bratu, że słuchaj, ja przez sposób, w jaki ze mną rozmawiasz, dostałem nerwicy, no nie? Leczę się psychiatrycznie, muszę brać leki, bo ten, nie mogę spać w nocy, zęby mi się zaciskają, wszystko mnie denerwuje, bo mam nerwicę, bo tyle stresu miałem podczas rozmów z tobą i podczas czekania na te rozmowy. A on się zaczął śmiać. Mówi, aż tak źle było? Nie? No, to było obrzydliwe zachowanie. Obrzydliwe. I nam nawet ludzie w komentarzach już piszą, że to jest nieakceptowalne, nie? Jak, w jaki sposób mnie potraktował. I nawet z punktu widzenia świadków, no to i tak nie było w porządku. Nie są tak uczeni starsi, żeby się zachowywać, nie? Gościu po prostu jest w małej miejscowości starszym i mu uderzyła woda sodowa, chyba do głowy trochę, że sobie pozwala za bardzo na wszystko, co mu się chce. A jak ktoś nie zgadza się od razu z tym, co on powie, to się denerwuje, nie? No, więc tam na drugi dzień faktycznie do mnie zadzwonili, że grono starszych zdecydowało, że chcą mi zrobić komitet za odstępstwo. Aha. No i ja powiedziałem, że dobra. Umówiliśmy się na za tydzień. Ja w ciągu tego tygodnia powiedziałem tam braciom, bo ja prowadziłem kursy językowe i miałem tylko klientów braci. No i powiedziałem im, że mam nową pracę, muszę zrezygnować z tych kursów, bardzo mi było miło i tak dalej. No i oni mi podziękowali, że fajne te kursy i tak dalej. Nie mówiłem nikomu, że będę wykluczany, bo to siara, nie? No i ten, jak już to załatwiłem wszystko, to wysłałem SMS-a, że sam się odłączam, nie chcę mieć nic wspólnego z tą religią i nie zgadzam się na wykorzystywanie moich danych w związku z RODO. Ale żebyś tak zadziałał, to przecież to gdzieś musiałeś poza tę Wikipedię sięgnąć w pewnym momencie. Jeszcze nie? Dopiero po wykluczeniu. No to ciekawe. Nie, i oni mi też trochę nie wierzyli. To pytali się tam, dopytywali się, czy na pewno żadnych odstępstw nie oglądałem, ale nie było tak. Nic nie oglądałem, żadnych odstępstw w ogóle, nie? Natomiast teraz to chłonę, nie? Mam ten moment taki, że no dzisiaj tam do 5 rano oglądałem tego Lloyda, nie? No, ogólnie odkrywam dużo rzeczy, nie? Na przykład ja już we wrześniu się odłączyłem, ale przez cały ten czas nie wiedziałem, że to była sekta, nie? No tak. Dopiero się o tym dowiedziałem jakiś tydzień temu może. Do mnie dotarło,
co tak naprawdę się wydarzyło, nie? Myślałem cały czas, że no jedna z religii po prostu taka jest, nie? No ludzie byli mili, coś tam, ale dotarło do mnie dopiero niedawno, że to jest grupa destrukcyjna, że to jest sekta, że kontrolowali moje zachowania, umysł, emocje, że stosowali strach, zobowiązanie, poczucie winy, wszystkie te rzeczy, które typowa sekta, że to nie jest jedyna grupa, która w taki sposób działa, tylko że to jest charakterystyczne dla pewnych grup. No i też jak daleko się posunęli z tym kłamstwem, bo ja w ogóle ten pierwsza rzecz chyba, którą w związku z odstępcami się zainteresowałem już po wykluczeniu, to kryzys sumienia. Zacząłem sobie czytać. No i tak, po prostu jakby ktoś mnie bił pięściami po twarzy raz za razem, nie? 607, tam seks oralny i inne takie rzeczy u świadków, które były bardzo namacalnie, niewłaściwy sposób załatwiany, nie? No i z tym Rajmondem też się mocno utożsamiałem, bo on też był i widział, jak działa Betel, i był na terenie, i chorował, i wszystko. No i niestety jak zaczął się... I był cały czas szczery i za tą szczerość został wykluczony, nie? No bo ja też nigdy nie udawałem. Jak wierzyłem, że świadkowie mają rację, to byłem najgorliwszy, jak się tylko dało. A, od razu też powiem, bo to forma eksperymentu. Czy jeśli świadek Jehowy robi wszystko, co może, to przestaje czuć wyrzuty sumienia? Nie. Dalej będzie je czuł. To nic nie daje. To zawsze masz wrażenie, że nie wiem, jesteś w służbie 12 godzin, to masz wrażenie, że mogłeś być 13, nie? Było. Nie da się tego, to jest tak zrobione, żeby zawsze się czuć podle i zawsze się czuć niczym. Tak, więc to po prostu nie działa. Nawet dawanie po prostu wszystkiego, co się ma tej organizacji, nie daje szczęścia. Ja w tym momencie została mi jeszcze ta nerwica od stresu z tym bratem, natomiast depresja, w momencie jak się zorientowałem, że to nieprawda, to właściwie mi znikła, nie? Że chyba jednak głównym powodem było to, że czułem, że nie robię wystarczająco. A w tym momencie ja wiem, że nie ma czegoś takiego, że jest w ogóle jakikolwiek poziom minimalny czy maksymalny, który ja mam osiągać, że ja żyję dla siebie, nie? Zwłaszcza, że naprawdę taki byłem jak taka struna naciągnięta mocno, że tam jakieś książki o zarządzaniu czasem, cały czas tabelki w Excelu, co mam jeszcze do zrobienia, ilu mam zainteresowanych, żadnych odwiedzin nie zapomnieć. Potem 10 się dokona, jedne się zapomni i też człowiek się płacze i myśli, że ma krew na rękach, bo Antony Morris powiedział, że nie wolno być winny krwi żadnego człowieka, nie? Także dopiero jak się, nawet nie, że odłączyłem, tylko jak zrozumiałem, że to jest nieprawda, to przestałem mieć depresję. No, z tym stresem jeszcze sobie trochę walczę, ale leki pomagają. Także tajemnica szczęścia rodzinnego to dobrze dobrane leki, a nie żadna Biblia. Tak, bo no. Nie ma takiej rzeczy, którą byś zrobił w organizacji, żebyś po prostu usłyszał zwyczajnie dobra robota, nie? Bo nawet jak zrobisz punkt i ktoś cię pochwali, to musisz przyjąć pokorną postawę, że nie, to nie ja, to Jehowa mi pomógł, bo tak to będziesz przejawiał pychę i tak dalej. Mi też bardzo, bardzo odpuściła depresja, jak odeszłam. Co prawda to nie jest tak, że totalnie, bo to też czasem są genetyczne rzeczy, ale bardzo, bardzo duża ulga była, jak odeszłam. A, z dobrych wiadomości, mój brat wczoraj napisał, że się odłącza, nie? Po tym, jak obejrzał właśnie nagranie rozmowy ze starszym, które wrzuciłem, on ogólnie... A ten fragment już możemy zostawić? Tak, tak, ten można, bo on już jest odłączony i tak dalej. Więc mój brat ogólnie, on jeszcze jak był głosicielem, to już chyba tak naprawdę średnio w to wszystko wierzył. I on ma poglądy, jest nihilistą, no nie? Że nic tak naprawdę nie ma głębszego sensu,
Nie ma żadnej opatrzności ani żadnego świata duchowego, jest tylko fizyczny, cząsteczki, atomy i tyle. I to jest o tyle zabawne, że dlaczego on wziął chrzest, skoro w to nie wierzył? Jak go się zapytałem, no to on mówi, wiesz co, ja myślałem, że ja muszę wziąć chrzest, że to jak mam rodziców świadków, to że trzeba, nie? I ktoś mówi tak, nie brałem pod uwagę, że jest jakaś inna opcja. Ale jest to takie śmieszne, bo on poszedł do chrztu mając pasemka rudę na włosach, no nie? I tam niektórzy bracia się go pytali, Filip, ty się pofarbowałeś? On mówił, nie, to są moje naturalne, tak od słońca mi się trochę rozjaśniło. No i Duch Święty to łyknął, nie? No i był cały czas właśnie physically in, mentally out, aż zobaczył tą rozmowę ze starszym i był tak zniesmaczony tym, że powiedział, ja już po prostu jestem obrzydzony tą organizacją, nie chcę mieć z nią nic wspólnego, nie? I wysłał po prostu tam na WhatsAppie wiadomość, odłączcie mnie, uważam, że ta religia to sekta, propaganda, manipulacja, nie zgadzam się na dalsze używanie moich danych przez organizację i proszę mi oddać moją kartę głosiciela, nie? Oddaj fartucha. No, więc z moim bratem się tak potoczyła sytuacja i relacja z moim bratem bardzo, bardzo się poprawiła. Takiego stopnia, że teraz, jak już nie jesteśmy świadkami, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, nie? A wcześniej ja byłem takim upierdliwym gościem, który cały czas strofował, poprawiał, taki święty i musiał mówić, że coś tam jest nie do końca tak jak w Biblii. To jest takie ogólnie sztuczne jest wszystko, że się uśmiechasz wtedy, kiedy wypada się uśmiechnąć, bo coś tam tak po prostu organizacja uczynie. I czuć, że to są sztuczne uśmiechy. A u nas w rodzinie ogólnie jesteśmy tacy, no to jest wiadomo, Śląsk niedaleko, więc tacy raczej bezpośredni, tacy bez udawania, że jak nas coś śmieszy, to się śmiejemy, jak nas nie śmieszy, to się nie śmiejemy, nie? Więc to tak bardzo odpychało no, wszystkich, że się zachowywałem w taki nienaturalny sposób. A teraz mam wrażenie, że jakoś tak bardziej ludzie nawet mnie lubią niż wtedy, nie? Właśnie gdzieś tam w organizacji mnie nie lubili za bardzo. Mi tam brat jakiś mówił, że słuchaj, staraj się podobać wszystkim, a nikt cię nie będzie lubił, a staraj się podobać Jehowie, a będziesz się podobał tym, którzy go szczerze kochają, nie? No i dlatego nawet w zborze Świadków Jehowy, jak się jest super duchowy, to tylko ci, co szczerze kochają Jehowę, cię lubią, czyli tam dwie osoby na zbór, nie? Tak, ale właśnie tak bywa, że ci, którzy się tak bardzo naprawdę wierzą, to się starają do tych zasad. Nie, to trzeba mieć jakiś filtr w głowie, że potrafisz sobie rozgraniczyć to, co ci mówią zasady, a życie i ci, co sobie potrafią to zrobić, to sobie jakoś tam egzystują, nie? No tutaj tak, tak. O Śląsku to słyszeliśmy kiedyś, że oni to potrafią nawet piwo przed zebraniem wypić. Tak, nie była strażnica, że wolno. No, nie, ale jak to usłyszeliśmy, to... Co? Jeśli taka jest kultura, na Śląsku jak najbardziej jest kultura picia piwa do obiadu. U mnie w domu też była. Tak, no to my byliśmy zgorszeni trochę, jak o tym usłyszeliśmy. Że no ale łatwo. Się cieszymy, że teraz masz lepsze relacje z bratem i że wychodzisz na prostą i że mam nadzieję, że ze zdrowiem też będzie coraz lepiej. No tak, myślę, że widzę już postępy. Ogólnie no, nerwica to jest takie nieprzyjemne, bo to problem ze snem i z tym, że człowiek cały czas się czuje tak jakby, nie wiem, tak jakby ktoś wykonywał ten statek taki w butelce jakimiś pałeczkami i ktoś by do niego podchodził i robił bach, no nie? No to jak masz nerwicę, to cokolwiek ktoś do ciebie mówi, to tak się czujesz. No i tak mi to na razie jeszcze zostało, chociaż jak biorę leki, to jest dużo, dużo słabiej, nie? Że prawie normalnie już. No to dobrze, fajnie. Powiem ci, że ta rozmowa, tu 3 godzinki nam zleciały, ale bomba będzie po prostu. Tak myślę.
No ja pewnie jeszcze dużo będę miał gdzieś tam myśli, co mi przyjdzie potem do głowy, co jeszcze można opowiedzieć. Jak będziecie kiedyś chcieli drugą część dograć, to chętnie, nie? Ale takie główne rzeczy chyba powiedziałem. Tak, zawsze jest, znaczy zawsze, no prawie zawsze mamy tak, że ktoś później nam wysyła wiadomość, a wiesz, jeszcze to zapomniałem powiedzieć, a jeszcze to, a i tego nie powiedziałem. No to normalne, ale tak naprawdę to tylko ty wiesz, że tego nie powiedziałeś. A no i tylko chyba raz jakiś dogrywaliśmy fragment przy jednej rozmowie, że to było tam rzeczywiście istotny szczegół. Ale to teraz to się rzadziej zdarza, bo raczej nie tych rozmów wcześniej za bardzo ze sobą nie rozmawiamy, tylko taki ogólny zarys chcemy mieć i wtedy ktoś nie ma takiego uczucia, a mówiłem, nie mówiłem, tylko tak to naturalnie przebiega i to jest no, takie bardziej naturalne i się mniej zapomina. Więc, ale zresztą dzisiaj jesteśmy tacy, znaczy ja przynajmniej, ale myślę, że Sara też, tacy naładowani pozytywnie. Nas zaraziłeś taką fajną energią, naprawdę. I jest nam niezmiernie miło, że opowiedziałeś tę historię, opowiedziałeś rzeczy, których tak często głowiliśmy się, będąc w organizacji. No kurczę. Uciekło na chwilę. Coś, tak, no okej, już was słyszę, dobra, już się wystraszyłem. Że... Tak, no. Opowiedziałeś nam fajne rzeczy, które będąc w organizacji się głowiliśmy nad tym, a po odejściu tym bardziej, ale często brakuje odpowiednich źródeł, gdzie można znaleźć, no nie, tylko się zastanawiamy tutaj, a tu mamy z pierwszej ręki sporo fajnych, ciekawych smaczków dotyczących działania organizacji. Cieszę się, że że rzeczywiście to w twoim przypadku się tak układa pozytywnie i że wszystko zmierza w dobrą stronę. No, bardzo ci dziękujemy za to, że się podzieliłeś tymi wszystkimi informacjami. Mi też bardzo miło z wami rozmawiać i w ogóle jestem fanem. Dobrze prowadzony kanał. Ja tam myślę, że sam masz taką prezencję i charyzmę, że śmiało mógłbyś, nie wiem, nagrywać gringo w Pączkolandii czy coś w tym stylu. Po prostu to mi tak zrobiło mi dzień. Ale no naprawdę bardzo dziękuję ci za rozmowę. A myślę, że ciebie zachęciło to, że tam oglądałeś jakieś inne nasze rozmowy i mówię, ach dobra, może ja też opowiem swoją historię i mamy nadzieję, że twoja historia zachęci kolejne osoby do tego, żeby do nas napisały. Zgłasza się ich coraz więcej, naprawdę. Wczoraj byliśmy w Częstochowie, nagrywaliśmy rozmowy, dzisiaj z tobą. Tydzień temu byliśmy w Jaworznie? Na Śląsku. Osobiście. Za tydzień znowu mamy kolejne i teraz tak trochę tego się nazbierało. Ale to fajnie, bo też jakiś sens widzimy większy w tym, co robimy, więc się cieszymy i zachęcamy kolejne osoby do tego, żeby do nas napisały. No, bardzo dziękujemy. Pero sí, con esto sí. Y con Biblia. Más en la mañana, a veces estas horas ya salgo. Ajá. Ajá, y que me lo antes. Ajá. Para yo aprender, claro. En quechua. Yo hablo con la. Ajá. De acá. Ajá. Sí. Aquí ¿cuánto adentro me cuesta? Nada. Eso es gratuito. El Señor mismo. Claro. Gracias. Jesús no estaba cobrando por sus enseñanzas. Gracias, Dios le bendiga grande, claro. Grande a todos. Y aquí adentro, aparte de las ilustraciones y todo, ¿no? Le voy a mostrar. También tiene... Lo hubiera perdido, menos mal, el Señor me ha traído por acá. Tiene un montón de versículos, ¿no? Ajá, textos para todo buscar. Esto hay que buscar en la Biblia, ¿no? Ajá, para sí. Ampliar. Y cuando usted sí. Lee, ajá. Aquí lee un párrafo, abajo hay preguntas. Por ejemplo... Y más con la manta, aquí en Pitapun Conchi, ¿no? Entonces hay que leer. ¿Cuál es la respuesta? Ajá. Ni en mi chayna. Pues si pasa, ni otra, ni en mi caspanchik. Pues ya panchik, mitapu Conchi.
I ma tam mikusach, i ma ładni paciakusach, i ma kunatam rantipakusach. Entonces saca su lapicero y hay que marcar la respuesta, ¿no? Esa es la idea del libro, para que usted aprende, ¿no? Cuando vuelves un día me tomas examen, hermano. Gracias. Voy a pedir a alguna hermana que le visite. Mucho gusto. ¿Cómo se llama usted? Olga. Olga. Yo me llamo Julián. Julián, ahí está. ¿Tú eres Damián? Damián, sí. Simón, ¿no se ha tirado? Ya, ay, ay. Sí, pues lo llaman Cotirjaña. Wow, a su familia. Bueno, gracias, Dios sí, bendiga. Claro. Ya, en el camino. Tupananchicama. Tupananchicama. Ah, Tupananchicama.